Dzień dobry bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugim dniu neofonii. Zaczynamy dzisiejszy wykład z lekkim opóźnieniem, ale to ze względu tylko i wyłącznie problemów technicznych. Jak jedna kamera nie działa, to jest przypadek, jak dwie kamery nie działa, to jest tragedia. Tak się niestety zdarza. Na początek naszego dzisiejszego spotkania zapraszam pana profesora Tomasza Michieka z Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. A pan poprowadzi wykład pod tytułem Muzyka, ruch, obraz, znaczenie praktyki relacji. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim za zaproszenie. Od wczoraj staram się uczestniczyć niestety tylko za pośrednictwem transmisji online we wszystkich wydarzeniach. No i chciałbym powiedzieć, że właściwie to jest godne pozazdroszczenia, że Państwo możecie taką dwudniową konferencję jeszcze każdego dnia wieńczoną koncertami organizować. Oczywiście ta zazdrość jest jak najbardziej pozytywna i życzę Państwu, żeby to się nigdy nie skończyło. Natomiast to, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem, to będzie taka propozycja właściwie pewnego filozoficznego namysłu, a zatem w większym stopniu chciałbym namówić Państwa do przemyślenia pewnej propozycji, pewnej wizji, takiej rzeczywiście bardzo ogólnej, niż przedstawić jakiś konkretny zasób czy system wiedzy. No i takie zadanie, które sobie postawiłem, myślę, że warte do zrealizowania, jest takie, by przemyśleć podstawowe relacje łączące ze sobą te trzy elementy, które staramy się śledzić tu podczas całej konferencji, czyli żeby zastanowić się nad tym, jak no, niemalże ontologicznie dałoby się pomyśleć ten swoisty zbiór, czy też konglomerat różnych doświadczeń, praktyk, relacji, napięć wynikających z współwystępowania ze sobą tych trzech elementów, czyli muzyki, ruchu i obrazu. No i żeby to zrobić, będę zwracał uwagę przede wszystkim na takie momenty w historii, które można byłoby określić takimi momentami stykowymi, granicznymi, momentami, które mam nadzieję, że uda mi się to pokazać, jakby w zalążku pokazują pewne możliwości, które potem rozkwitają, wybuchają i my te wybuchy czy te rozkwity już znamy. Natomiast myślę, że taka możliwość spojrzenia wstecz może przynieść szereg nowych przemyśleń. I zacznę może tak trochę nietypowo od no, bardzo starego spostrzeżenia, czy takiej starożytnej sentencji Heraklita z Efezu, który na pozór nie ma nic wspólnego z muzyką i pewnie tak jest. Ale chciałbym uczynić tę jego sentencję droga w górę i w dół jest jedna i ta sama, jako punkt wyjścia do tych moich rozważań. Heraklit cały czas dziwnie się czuje, mówiąc o nim w tej perspektywie, ale mam nadzieję, że to się za chwilę wszystko wyjaśni, dlaczego właśnie on spostrzegał świat jako no, taką nieustanną walkę ścierających się ze sobą przeciwieństw. Natomiast jeśli spojrzeć trochę głębiej, jeśli przebić się przez tą powierzchnię nieustannie walczących ze sobą dualizmu, no to dostrzec można istniejące pomiędzy nimi powiązania w
tym sensie każde przeciwieństwo, dobro, zło, zimno, ciepło, cicho, głośno, to są, tak próbował widzieć to Heraklit, jednorodne zjawiska, przechodzące przez siebie płynnie, dzisiaj powiedzielibyśmy analogowo, rzeczywiście ten świat, tak jak go sobie wyobrażał Heraklit, był takim światem analogowym. No i to, co chciałbym Państwu zaproponować, to pomyślenie właśnie tych trzech elementów, to znaczy muzyki, ruchu i obrazu, jako jednego ciągłego zjawiska, nie jako poszczególnych elementów, które różnicują się w tym tyglu przemian, tylko jako na jedno ciągłe zjawisko i zastanowić się, co z tego wyniknie. A zatem właściwie chciałbym mówić o ruchu, muzyce, obrazie jako czymś jednym, jako czymś, co jest ze sobą na stałe i od zawsze połączone. No i z tej perspektywy właśnie pokazać, czy spróbować zarysować oczywiście, naszkicować tylko historię, która biegłaby po tej linii wyznaczonej od pewnych początków do czasów współczesnych. No i wychodzę z takiego założenia, że powiedzmy w kontekście tego przewidywanego początku, bo z pewności nigdy mieć nie można, kiedy on nastąpi, ale zwykle, kiedy wyobrażamy sobie początki naszych doświadczeń związanych z muzyką, ruchem, obrazem, wyobrażamy sobie grupy muzyków, grupy, które na bieżąco wykonywały, a niekiedy także tworzyły muzykę. Myślę, że takim archetypowym obrazem są osoby siedzące przy ognisku i śpiewające, grające, tworzące muzykę. Muzykę, która była ściśle powiązana z potrzebami chwili, jak wiemy, z zabawą, z obrzędami, z rozmaitymi praktykami społecznymi, charakterystycznymi dla tych danych grup. No i wydaje się, że w takiej całościowej opowieści wówczas te elementy były ze sobą ściśle powiązane. Być może nawet nie do rozdzielenia. Znaczy traktowano muzykę jako element, który nie występuje bez ruchu, a z kolei ruch wyobrażamy sobie jako element, czy też doświadczenie, które nie występuje bez obrazu. I jeśli byśmy wykorzystali rzeczywiście te najstarsze wizje świata i najstarsze wizje muzyki, no to okazuje się, że dźwięk, tak jak go rozumieli na przykład już Pitagorejczycy, będący wynikiem poruszającego się jakoś, nadrgającego przedmiotu czy obiektu, wskazuje na ruch, choćby na ten właśnie poruszający się przedmiot, no i jednocześnie wskazuje na pewien obraz, a w innych wersjach generuje określone obrazy. Więc tutaj mamy do czynienia z takim, powiedzmy, pierwszym zalążkiem, na tym myśleniem na poły, być może mitycznym jeszcze, myśleniem, które próbowało stworzyć taki nadrzędny obraz tego całościowego myślenia o muzyce, ruchu, obrazie. Kiedy zaczęło się to myślenie modyfikować, kiedy moglibyśmy mówić o takim momencie rozdzielania zarówno na tej płaszczyźnie technologicznej, jak i na płaszczyźnie rodzącej się pod wpływem z kolei tych przemian technologicznych
nowej wyobraźni. Myślę, że w momencie, kiedy udało się po raz pierwszy zapisać dźwięk, czyli przedstawić go w jakiejś innej formie, przy pomocy jakiegoś innego medium. No i być może tutaj warto w tym kontekście powrócić do słynnego już dzisiaj wynalazku Leona Scotta, a właściwie Edwarda Leona Scotta de Martinville'a i jego fonoautografu, który co najmniej od 2007 roku, bo wtedy odkryto dopiero pozostawione przez konstruktora w Bibliotece Francuskiej właśnie takie swoiste ryciny pokazujące pierwsze próby zapisania dźwięku. A zatem od tego 2007 roku również trochę przedłużyliśmy tę historię zapisu dźwięku do tej pory, uważając, że fonograf Edisona był pierwszy. Natomiast do tego urządzenia Scotta warto powracać, jak sądzę, dlatego, że mamy tutaj do czynienia właśnie z taką audiowizualnością jeszcze rozproszoną. To znaczy właśnie to są pierwsze próby pokazania dźwięku, pierwsze próby zapisu dźwięku. Przy jednoczesnej świadomości Leon Scott zdawał sobie z tego sprawę, że jego fonoautograf nie potrafił jeszcze wtedy odtworzyć ponownie tego zapisu. Także mogliśmy dźwięk zapisać, mogliśmy go pokazać, być może właśnie po raz pierwszy w innej perspektywie, ale nie mogliśmy go jeszcze odtworzyć. Kiedy dzisiaj spogląda się na te ryciny wykonane przez konstruktora, wynalazcę, to z jednej strony widać, że mamy do czynienia z taką narracją bardzo linearną, pokazującą dźwięk w postaci różnego rodzaju fal, ale z drugiej strony rodzą się zupełnie inne połączenia pomiędzy naszymi wyobrażeniami dotyczącymi dźwięku brzmiącego w przestrzeni, a tych fal, które są określonymi rysunkami. Te wszystkie zrealizowane przez Scotta eksperymenty, okraszone też na marginesach notatkami, zmierzały właściwie w tym celu, aby pokusić się o powołanie do życia też nowej formy zapisu tego pisma alfabetycznego, znanego od stuleci. I wydaje mi się, że to jest jedna z najciekawszych praktyk, czy jeden z najciekawszych eksperymentów, które dokonał Leon Scott. To znaczy, on spróbował zapisywać poszczególne słowa w kształcie, który miałby odwzorować kształt fali dźwiękowej, którą udało mu się zapisać przy pomocy tego swojego urządzenia. Myślę, że mamy tutaj do czynienia z takimi swoistymi pierwocinami myślenia, być może nawet, jak chcą niektórzy badacze, o poezji wizualnej, o poezji konkretnej, o jakiejś nowej dziedzinie sztuki, która łączyłaby ze sobą właśnie te elementy wizualne z elementami znaczeniowymi, czy z pewną metaforyką, która byłaby oparta na samym właśnie kształcie. Więc to jest ten jeden moment, czy ten jeden punkt, w którym muzyka, ruch, w tym przypadku w obecnym kształcie zapisu i obraz spotykają się w innym wymiarze, ale też rozdzielają
te funkcje charakterystyczne dla, powiedzmy, jakiejś tam prehistorii czy prapoczątku. Od fonoautografu oczywiście wszystko się zaczyna, później inne urządzenia, fonograf, gramofon, magnetofon, wreszcie oczywiście te znane z naszych współczesnych doświadczeń technologie cyfrowe no, wieńczą, czy rozwijają ten proces, tę drogę zapoczątkowaną przez fonoautograf. I jeszcze w tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę, nawiązując trochę do, myślę, bardzo ciekawej książki Michała Libery, doskonale zwyczajna rzeczywistość, socjologia, geografia albo metafizyka muzyki. Chciałbym przypomnieć jeszcze o praktykach etnomuzykologicznych z połowy ubiegłego wieku, no, które również przyczyniły się do zmiany myślenia o ciągłości muzyka, ruch, obraz. Mam oczywiście na myśli no, wszystkie te próby zarejestrowania muzyki plemion, jak się wtedy mówiło, pierwotnych, do których przyjeżdżali pierwsi etnomuzykolodzy, tworząc no, pierwsze też w historii kultury zachodniej archiwa muzyczne czy archiwa dźwiękowe. No i żeby te archiwa miały sens, to znaczy, żeby te archiwa mogły w swojej formie sprostać oczekiwaniom, wtedy rodzącym się oczekiwaniom odbiorców, musiano wymyśleć, jak sugeruje Michał Libera, piosenkę, co nie było takie oczywiste, bo ta muzyka, z którą etnomuzykolodzy się spotykali, była pozbawiona właściwie tej znanej piosence formy wynikającej z no, podążania po tej linii od początku przez rozwinięcie po zakończenie. Często etnomuzykolodzy spotykali się z muzyką tworzoną na bieżąco, na polu, przy okazji pracy albo różnych obrzędów. Żeby stworzyć piosenkę, trzeba było tę przestrzeń zastaną przez etnomuzykologów w bardzo dużym stopniu zmienić. Trzeba było pozamykać niektóre drzwi w domach, trzeba było przegonić dzieci do kuchni, prawda, żeby nie krzyczały. Trzeba było wyizolować te dźwięki otoczenia, tak żeby one nie wchodziły za mocno w interakcję z wykonywaną czy tworzoną muzyką i tak dalej, i tak dalej. Albo trzeba było uciszać, tak jak to Państwo widzicie tutaj na fotografii przedstawiającej, być może się Państwo domyślacie, Sir Davida Attenborough, wtedy młodego jeszcze, no, takiego obieży świata, który z racji swojej profesji, swojego zawodu też mógł się pochwalić najnowocześniejszym wtedy sprzętem do nagrywania dźwięku, no i zabierał go ze sobą pomimo gabarytów i ciężaru wykorzystywał dla tych swoich celów. No, tych celów, które też wiązały się przynajmniej na początku z taką dokumentacją na tej muzyki tradycyjnej z różnych, najlepiej jak najdalszych od Europy zakątków świata. Więc to jest jakby może rozwinięcie tego zapoczątkowanego przez fonoautograf rozdziału, który dokonuje się na polu związków pomiędzy muzyką, ruchem i obrazem. Kolejny wątek, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest znowu osobna historia rozmaitych instrumentów muzycznych, które starały się ponownie połączyć te doświadczenia audialne przede wszystkim i wizualne w jedną audiowizualną perspektywę, tak żeby umożliwić odbiorcom doświadczanie jednoczesne zjawisk audialnych i
zjawisk wizualnych. Oczywiście tych instrumentów, wiemy, było bardzo wiele. Bardzo dużo czasu poświęcano też na eksperymentowanie w celu wytworzenia instrumentów, które wydawałyby dźwięki nieprzypominające dźwięki dotychczas istniejących instrumentów, które mogłyby budować pewną nową wrażliwość i przede wszystkim budować właśnie tę perspektywę audiowizualną. No i tutaj widzicie Państwo na slajdzie, to jest akurat taka karykatura przedstawiająca Louisa Bertranda Castella i jego skonstruowany około 1725 roku właśnie taki instrument klawiszowy, który przez niego został nazwany klawesynem okularowym. Ten klawesyn okularowy właśnie jako ten instrument łączący, czy mający łączyć ze sobą dźwięk i obraz. To jest w ogóle bardzo ciekawy też przykład, czy jakby bardzo ciekawa postać Louis Bertrand Castell, bo on też z takim bardzo filozoficznym rozmachem i z takim filozoficznym, a także teologicznym zacięciem próbował odkrywać prawa rządzące naturą, które dałoby się przedstawić w muzyce, a przede wszystkim, które dałoby się przedstawić w zespoleniu określonych dźwięków z określonymi barwami czy kolorami. Nie będę tutaj oczywiście szczegółowo opowiadał Państwu o tych poszukiwaniach, bardzo też rozwleczonych w czasie, bo Castell przez kilka dekad pracował nad tym swoim wynalazkiem, nad tym swoim instrumentem, ale także nad teoriami filozoficznymi, które byłyby w stanie podążać za tą ewokowaną przez ten instrument praktyką. Chciałbym tylko powiedzieć, że między innymi taką podstawą filozoficzno-teologiczną Castella było przekonanie, że wysokie C jest odpowiednikiem koloru błękitnego, a obydwa są takimi podstawowymi atrybutami absolutu, czyli Boga. Dlaczego C? Dlaczego błękit? To już wymagałoby takich bardziej pogłębionych studiów, ale ciekawe są też wypowiedzi Castella, w których on jak gdyby tłumaczy się z tego, po co potrzebny, czy do czego mógłby się przydać ten jego instrument. No i on mówił, wśród tych argumentów pojawiało się na przykład pragnienie wyrażenia, o czym już wspomniałem, tych ukrytych głęboko praw natury, ale także wiara w zrekonstruowanie. On wierzył w to, że istnieje taki zapomniany język audiowizualny mieszkańców raju. Być może za pośrednictwem tego instrumentu, czy jeszcze innych przyszłych instrumentów, można byłoby zrekonstruować ten audiowizualny język mieszkańców raju, a to z kolei mogłoby doprowadzić do takiego samodoskonalenia się tu i teraz. Mówił także o przyjemności po prostu płynącej z percepcji takiej formy synergicznej, która wtedy była czymś nowym na gruncie technologii, a nawet podkreśla rozrywkowy potencjał tego rodzaju twórczości. No i wreszcie wskazywał możliwość udostępniania przeżycia muzyki osobom niesłyszącym. I tutaj może tylko szybko też i szkicowo powiem, na czym z grubsza polegało działanie tego instrumentu. Castell wyobrażał sobie, że uderzanie każdego z 60 klawiszy miałoby wyzwalać dźwięk i odsłaniać taką podświetlaną tubę o odpowiedniej barwie. Potem w takiej udoskonalonej wersji z 1754 roku Castell posłużył się systemem
soczewek i małych zwierciadeł kierujących na ekran, no właśnie te wielobarwne promienie pochodzące ze spalania 500 świec, które były potrzebne, no właśnie po to, żeby ten obraz czy tą feerię barw, kolorów uzyskać. No i jak twierdzą historycy, zwłaszcza historycy technicy, ta koncepcja kolorów Castella zainicjowała takie długotrwałe, no właściwie niekończące się chyba zainteresowanie łączenia właśnie tych dwóch sfer, czyli dźwięku i koloru. I jeszcze jeden przykład, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to jest wynik eksperymentów właściwie jednego z następców Castella, Johanna Gottlieba Krügera, który skonstruował instrument o nazwie pyrofon w 1876 roku. To był też instrument organowy, w którego szklanych piszczałkach umieszczone były palniki gazu. Także no, to był duży skok, już nie świece, tylko palniki gazu. Po naciśnięciu klawiszy gaz spalał się oczywiście bardzo gwałtownie, emitując dźwięk i światło. No i tutaj znalazłem nawet takich badaczy, którzy, no może to wcale nie jest takie dziwne, dopatrują się w tym instrumencie pierwocin muzyki noise. Bo możemy sobie wyobrazić, że te dźwięki wydawane przez pyrofon rzeczywiście były bardzo głośne, a w dodatku no, jeszcze pozwalały na wytworzenie kolejnej synergicznej formy. Obok dźwięków, kolorów pojawiały się także tutaj zapachy wynikające ze spalania tego gazu, więc być może mamy tu do czynienia z jedną z pierwszych też takich prób stworzenia no jeszcze bardziej wielozmysłowej formy. Jak wspomniałem, tych instrumentów było wiele. Nie sposób prześledzić tutaj całej historii podobnych konstrukcji, podobnych wynalazków. Wieńcząc już ten wątek, chciałbym przywołać jeszcze tylko jeden przykład. To jest instrument o nazwie terpsiton, wynaleziony przez Lwa Teremina, który już od lat 30. XX wieku był znany za sprawą swojego innego instrumentu, Tereminowoxa. I właściwie ten instrument terpsiton opierał się na podobnej zasadzie, to znaczy tutaj ruch tancerki, czy tancerza, przepraszam, generował dźwięki, a no, jakby podstawowe ogniwo tej konstrukcji, czy konstrukcji tego instrumentu składało się z takiego specjalnego systemu anten. Problem jednak z terpsitonem polegał na tym, że o ile on sprawdzał się w takich niewielkich przestrzeniach i w niewielkich odległościach, no to już nie wytrzymywał prób pokazywania czy korzystania z tego instrumentu na dużych, rozległych scenach, co doprowadziło w konsekwencji do tego, że Teremin przestał pracować nad tym instrumentem. Ale co ciekawe, tutaj zgodnie z założeniami konstruktora, ten instrument właśnie miał pozwolić też na osiągnięcie jedności muzyki i ruchu, zwłaszcza podczas występów baletowych, jak to sobie wyobrażał Teremin, a także sterować kolorami oświetlenia. Powstał jednocześnie taki problem, który mam wrażenie jest takim problemem natury zarówno artystycznej, jak i psychologicznej. Czy też wtedy był to problem natury artystycznej i
psychologicznej, no bo muzyka w tańcu i balecie, jak pisał Teremin, stanowi oparcie dla struktur choreograficznych, czy do tej pory stanowiła oparcie dla struktur choreograficznych, a terpsiton wymaga od tancerza, tancerki, wzięcia odpowiedzialności również za muzykę, której no, do tej pory podporządkowywał, czy podporządkowywała swój ruch. A to, no, jak możemy się domyślać, wymagało nieco innej wrażliwości, a także nowych, myślę, motywacji artystycznych, które rozwinęły się no, znacznie później. Właściwie można zaryzykować, myślę, takie stwierdzenie, że dopiero w drugiej połowie XX wieku, może w latach 70. wizja tworzenia muzyki przez instrument aktywowany zdalnie poruszeniami ciała zaczęła pociągać no, przede wszystkim twórców muzyki elektronicznej, którzy, jak wiemy, szukali nie tylko nowych brzmień, ale także nowych sposobów połączeń międzyzmysłowych, nowych strategii kompozytorskich, nowych strategii wykonawczych. Takie tendencje stały się widoczne zwłaszcza w projektach związanych z muzyką i tańcem, by przypomnieć choćby słynne kooperacje Johna Cage'a i Marsa Cunninghama. Czy znacznie później, jak sądzę, też ciekawe i rzadko chyba przywoływane tak zwane hiperinstrumenty Todda Machovera, który no cały właściwie swój artystyczny potencjał, taki konstruktorski potencjał skierował w stronę wytworzenia tak zwanych hiperinstrumentów, które mogłyby właśnie zacieśniać jakby te relacje tworzone przez osobę będącą w ruchu, przez tancerza, przez muzykę. No i z czasem, jak wiemy, dzięki opracowaniu urządzeń sprzętowych, software'owych, w muzyce elektronicznej nastąpił zwrot ku interfejsom umożliwiającym formowanie dźwięku przez ciało w bezpośredniej interakcji z systemem, który pozwalałby i na improwizację, i na zachowanie kontroli nad wydobywanym dźwiękiem. Tutaj myślę, ciekawy jest, o tym wczoraj mówił jeden z prelegentów, pan Maciej Michaluk, opowiadając o twórczości Aleksandra Schuberta. Myślę, że właśnie w tej muzyce Schuberta mamy do czynienia z takim swoistym, a właśnie aktualnym zwieńczeniem tych eksperymentów, tych poszukiwań bardzo oryginalnych i ciekawych. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na przykład, który także był poruszany podczas tej wczorajszej sesji przez prelegentkę, przez panią Igę Batok, która opowiadała o twórczości Simona Andersena. Więc mieliśmy podobną intuicję chyba, żeby właśnie ten przykład wziąć pod uwagę, zwłaszcza mam na myśli tę kompozycję Black Box Music z 2012 roku. Może parę słów powiem o kompozytorze. Wczoraj pani Iga nie zarysowała jego biografii, ja też nie będę tego robił oczywiście szeroko, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien wątek, bo na przykład Monika Pasiecznik nazwała Simona Andersena takim kompozytorem, który należy do pierwszego pokolenia tak zwanych cyfrowych tubylców, czyli muzyków, którzy no, właśnie urodzili się w momencie, w którym technologie cyfrowe były już powszechne, mobilne, były łatwe do zdobycia, do wykorzystania. I myślę, że to jest ważne, bo Simon Stine Andersen rzeczywiście w bardzo taki rozbudowany sposób korzysta z tych cyfrowych możliwości technologicznych, ale co mnie
jeszcze interesuje, zwłaszcza w jego wypowiedziach czy wywiadach, których udziela, to to, że nie interesuje go, jak sam mówił, przekraczanie granic, tylko doprowadzanie twórczości muzycznej do granic, poza którymi znajdują się już inne formy ekspresji. On powiedział w jednym z wywiadów, zdaje się, że także właśnie w wywiadzie przeprowadzonym przez Monikę Pasiecznik. No i tutaj chciałbym powiedzieć, że bez względu na to jednak, gdzie chcielibyśmy widzieć dzisiaj granice pomiędzy różnymi formami sztuki i czy rzeczywiście w twórczości Simona Steen Andersena mamy do czynienia z ich przekraczaniem, czy może raczej z ukazywaniem i eksplorowaniem, twórczość ta łączy w oryginalny sposób ze sobą te elementy, które cały czas staramy się oswoić, czyli muzykę, ruch i obraz. No i właśnie ten przykład Black Box Music. Nie będę powtarzał tego, o czym mówiła pani Iga wczoraj, ale może tylko krótko opiszę ten utwór, zresztą korzystając też ze słów Moniki Pasiecznik. A zatem rozmieszczona przestrzennie orkiestra kameralna prowadzona jest tu przez osobliwego na poły wirtualnego dyrygenta. W całkowitej ciemności, nie widząc muzyków znajdujących się po bokach i za plecami, publiczność ogląda projekcję wideo z wnętrza tytułowej skrzynki, do której przez ciasne otwory wkłada ręce performer, niczym tajemniczy mistrz ceremonii. Muzycy podążają za jego gestami, które z typowo dyrygenckich znaków przemieniają się w abstrakcyjną choreografię dłoni, w której rozpoznajemy charakterystyczne gesty znane z zabawy w kamień, papier i nożyce, czy umownej komunikacji pozawerbalnej. Telefon, wszystko w porządku. Muzyka usamodzielnia się, a w skrzynce teatr dłoni przemienia się w teatr przedmiotów. Performer wkłada do niej plastikowe kubki, gumki, recepturki, serpentyny, małe motorki, które wprawiają przedmioty w wir. Muzyczny sens tych działań polega na ekstremalnej amplifikacji wszystkich małych dźwięków powstających wewnątrz skrzynki. Stukanie w ściankę, brzmąkanie na gumkach, szelest serpentyn, piczenie silniczka i wkomponowaniu ich w tkankę instrumentalną, która również operuje rozmaitymi hałasami, trzeszczy niczym zacinająca się maszyna. No i teraz jakby spróbować znowu z takiej ogólnej perspektywy zinterpretować ten pomysł Simona Steen Andersena. Wydaje mi się, że znajdujemy tu taką swoistą dialektykę zakrywania i odkrywania, kontrolowanego dyrygowania i swobodnego wskazywania niemuzycznych na pozór dźwięków otoczenia czy przedmiotów codziennego użytku i brzmienia orkiestry, przybliżania i oddalania, ruchu swoistego tańca dłoni, gestu i obrazu wideo. No i właśnie na geście chciałbym się jeszcze tutaj przez chwilę skupić w kontekście tego utworu. Wydaje mi się, że jest to tutaj pojęcie nadrzędne, które niczym w soczewce zbiera najważniejsze znaczenia w splocie tych wyznaczonych przez kompozytora relacji i związanych z nimi praktyk. Jak zauważa Małgorzata Szyszkowska, ja przypomniałem sobie o takim tekście Małgorzaty Szyszkowskiej zatytułowanym Gest ekspresyjny jako element estetycznej interpretacji dzieła muzycznego. To jest, myślę, jeden z takich ciekawych tekstów właśnie napisanych też z perspektywy, powiedzmy, fenomenologicznej. Ona, autorka, odwołuje się dużo do Marii Pontiego, między innymi próbując stworzyć coś w rodzaju no właśnie takiej fenomenologii gestu. Powiem tylko, bo tutaj oczywiście kontekst też jest bardzo bogaty, że to pojęcie gestu wydaje się z miejsca uszczegółowiać i
redukować ruch do elementów najbardziej składowych, podstawowych. Gest to ruch ograniczony formą. Ruch tak wysublimowany, że wydaje się zawierać w sobie obraz czegoś innego. Intencję wskazania na coś, co nie jest samym ruchem. No i myślę, że podobnie jak to jest w przypadku, gdy ruch i obraz wykorzystują niejako medium muzyki, która umożliwia nieustanne transcendowanie i obrazowi, i ruchowi. I w zasadzie w myśl takich głównych założeń tej mojej dzisiejszej propozycji, która właśnie miała być takim ogólnym, filozoficznym spojrzeniem na relacje łączące ze sobą muzykę, ale także i dźwięk, ruch i obraz, można byłoby to potraktować jako puentę, więc jeszcze raz ją powtórzę. Wydaje mi się, że ruch i obraz moglibyśmy traktować jako elementy, które dzięki medium muzyki mogą nieustannie transcendować, nieustannie wychodzić poza siebie, poza te formy narzucone przez tradycję, przez kulturę, przez estetykę. Ale chciałbym zaznaczyć, że równie dobrze ta puenta mogłaby brzmieć tak. A zatem nie tylko ruch i obraz transcendują dzięki muzyce, ale także ruch i obraz są elementami, którym muzyka umożliwia nieustanne transcendowanie. Ale także muzyka i obraz są elementami, którym ruch umożliwia nieustanne transcendowanie. No i wreszcie muzyka i ruch są elementami, którym obraz umożliwia nieustanne transcendowanie. I tak dalej. I tak dalej, chciałbym się powiedzieć. To znaczy, tutaj dostrzegam tę nierozerwalną jedność, która pozwala mówić raczej o pewnym układzie, no właśnie w systemie, splocie, a może nawet sieci tworzącej się pod wpływem ścierania się ze sobą tych poszczególnych elementów, niż o elementach, które jasno i wyraźnie są od siebie odgraniczone. Tak jasno i wyraźnie, że moglibyśmy mówić o zupełnie osobnych fenomenach. Ta moja teza zatem trochę może ryzykowna. Brzmi tak, że nie ma czegoś takiego jak ruch, nie ma czegoś takiego jak obraz, nie ma czegoś takiego jak muzyka, tylko jest muzyka, ruch, obraz w zalążku wywodząca się z tych naszych przekonań o tym, że to, co się rusza, wydaje dźwięk, a dźwięk wskazuje na pewien obraz albo go generuje. Na zakończenie jednak chciałbym ponownie jak na początku, myślę nieco przewrotnie, odwołać się do pewnej starożytnej idei, tym razem wywodzącej się z kultury Chin. Tę ideę wyciągnąłem z książki, której okładkę tutaj widzicie Państwo na slajdzie, z książki Rafała Mazura Wielki dźwięk nie brzmi, z takim podtytułem, może on jest tutaj mało widoczny, Daoistyczna praktyka dźwiękowa w kontekście wybranych nurtów współczesnej sztuki i filozofii. Tutaj autor Rafał Mazur robi coś, wydaje mi się, niezwykle ciekawego. To znaczy on próbuje porównać starożytną kulturę chińską. Starożytną to znaczy nawet jeszcze tą sprzed Konfucjusza, a zwłaszcza bierze pod lupę, jeśli tak mogę powiedzieć, charakterystyczną dla tamtego czasu i miejsca ideę mędrca muzyka albo filozofa muzyka. Rafał Mazur przekonuje, że starożytni Chińczycy wyobrażali sobie, że filozof, czyli mędrzec, osiąga swój ideał wtedy, kiedy staje się jednocześnie muzykiem. To złączenie filozofii i muzyki
było zatem w myśl tych starożytnych przekonań no, taką cechą konieczną, do którą musiał spełniać mędrzec. Ale co ciekawsze, Rafał Mazur zastanawia się, czy dałoby się odnaleźć w naszej współczesnej muzyce, a zwłaszcza w muzyce elektronicznej, elektroakustycznej, postawy podobne do tych wywodzących się ze starożytnej kultury chińskiej. No i on znajduje szereg takich bardzo interesujących podobieństw, na które ja już tu oczywiście wskazywał nie będę, ale chciałbym przywołać na to zakończenie, którego wciąż szukam, taką grafikę wykonaną już w XIX wieku przez anonimowego autora, grafikę, która przedstawia, no, jak Państwo mam nadzieję, choć trochę widzicie, właśnie tego filozofa muzyka, tę główną postać dla starożytnej chińskiej filozofii. No, ta postać znajduje się w scenerii natury, siedzi pod drzewem i, co sugeruje tutaj autor tej grafiki, postać ta jest zasłuchana. Za tą postacią leży pokrowiec z instrumentem strunowym, nazywanym przez Chińczyków Qin. Ale ta postać nie wyjmuje, nie otwiera w ogóle tego futerału, nie wyjmuje instrumentu z futerału, tylko siedzi i słucha. Do tej grafiki dołączono wiersz, który tłumaczy się mniej więcej tak. Wiatr w gałęziach sosny i szmer strumienia to dźwięki natury. Qin zostało przyniesione, lecz nie ma powodu, by grać na nim. No i to jest oczywiście takie zwieńczenie tego myślenia starożytnych Chińczyków o filozofię muzyku. Oczywiście tą sytuację można interpretować na wiele sposobów. Ja znowu nie będę tego już robił. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że można odczytać to także jako taką metaforę skupiającą w zalążku wszelkie możliwe znaczenia, praktyki i relacje, które zrodzić się mogą za pośrednictwem sił generowanych przez muzykę, obraz i ruch, ale co wydaje mi się najważniejsze, fakt, iż można praktykować z instrumentem, nawet nie wyjmując go z futerału, nie oznacza rezygnacji z tego, co istotne, czyli słuchania. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo panu profesorowi za przybycie i za ten wykład. Czy są jakieś pytania tutaj z sali? Ja niestety nie widzę. Zatem bardzo dziękuję za przybycie. Dziękuję za ten bardzo. Wykład. Jako nas
Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o moim utworze kameralnej operze balecie, tytuł na który mamy nadzieję. Zaczniemy od tego, jak powstał ten utwór. Jego prowykonanie odbyło się 12 września 2021 roku na wielkiej scenie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Wykonywał go zespół Sepia Ensemble, a ja wystąpiłem również w roli dyrygenta. Ten spektakl jest projektem pracy stypendialnej programu Gaudy Polonia 2020. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o moim utworze kameralnej operze balecie, tytuł na który mamy nadzieję. Zaczniemy od tego, jak powstał ten utwór. Jego prowykonanie odbyło się 12 września 2021 roku na wielkiej scenie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Wykonywał go zespół Sepia Ensemble, a ja wystąpiłem również w roli dyrygenta. Ten spektakl jest projektem pracy stypendialnej programy Gaudy Polonia 2021 dwóch scenografów z Białorusi, Katarzyny Szymanowicz oraz Sergiusza Aszuchy. Ich projekt był w tym, żeby zrobić scenografię do mojej opery kameralnej, którą musiałem specjalnie napisać do tego wydarzenia. Od razu pomyśleliśmy o idei spektaklu, temacie solidarności ludzi. Ja zaproponowałem reżyserowi Krzysztofowi Cichyńskiemu być naszym reżyserem, librettystą oraz opiekunem artystycznym Katarzyny oraz artystce kostiumów Patrycji Piwosz być opiekunem artystycznym Sergiusza. Oczywiście, ten projekt fizycznie mógł być zrealizowany tylko za pomocą Teresy Nowek, autorcy projektu Moja Muzyka w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Reżyser Krzysztof Cichyński zaproponował nam zrobić ideę spektaklu
bardzo ogólną, nie brać jakiejś konkretnej sytuacji, system polityczny lub życie konkretnej osoby. W naszym spektaklu może to być jakakolwiek osoba, w jakichkolwiek umowach ograniczenia własną wolność człowieka. Ta siła, która ogranicza, to jest system, ale bardzo ogólny, nie nawiązuje do konkretnego systemu życia człowieka. Na przykład to może być praca w biurze, totalitarny system państwowy, praca w McDonaldzie, życie w bardzo tradycyjnej wsi. Tak samo bohaterem może być nie tylko kobieta, ale i facet. Płeć i poglądy w tym utworze nie mają żadnego znaczenia. Więc pierwsze, co powstało u nas, to była idea spektaklu. Na podstawie tej idei nasi scenografowie zrobili plan dekoracji. Dla mnie to było bardzo nietypowe, że na początku powstaje dekoracja, kiedy jeszcze nie ma libretta muzyki. Reżyser, nasz scenograf oraz tancerka Krystyna Łama-Szydłowska i ja inspirowaliśmy dla naszej twórczości z tego planu dekoracji. Spotykaliśmy, omawialiśmy możliwości rozwinięcia spektaklu, libretto, choreografii. Zatem powstało libretto. Libretto, które napisał Krzysztof, było nieco ogólnym i dawało mnie duże możliwości dla mojej fantazji i decyzji kompozytorskiej. Uważam, że takie libretto dla takiego rodzaju spektaklu jest idealne. Potem, kiedy dekoracje i kostiumy były już gotowe, odbywali się próby w Centrum Kultury Zamek. Przychodziliśmy wszyscy na te próby, omawialiśmy szczegóły, ja inspirowałem się tymi ruchami i choreografią, którą robiła Łama. I tylko na samym końcu powstała muzyka. Utwór ja skomponowałem w ciągu jednego tygodnia przed finalnymi próbami w Centrum Kultury Zamek. Proponuję posłuchać kawałek wstępu. Uważam ten utwór za operę balet. Dlaczego to nie jest po prostu dramatyczny spektakl lub plastyczny ze specjalnie napisaną dla niego muzyką? Dlaczego mogę mówić o syntezie różnych gatunków teatralnych i nurtów muzycznych? Po pierwsze, głównym bohaterem na scenie jest tancerka-choreograf i dekoracja, odzwierciedlająca system. Ale jest jeszcze głos, mezzo-sopran w przepięknym wykonaniu Aleksandry Koczurko. Głos w moim utworze ja traktowałem z jednej strony jako część orkiestry, jako dodatkowa barwa instrumentalna. Solistka znajdowała się około muzyków wraz z zespołem. Ale z drugiej strony partia wokalna jest jakby wewnętrznym głosem bohaterki tancerki, który pomaga widzom zrozumieć kwestię przebiegu spektaklu, odzwierciedla uczucia, myśli bohaterki, wzmacnia jej poszczególne emocjonalne stany, artykuluje jej działania. A na końcu utworu, w kulminacji, solistka mówi najważniejszą ideę spektaklu. Sam tekst libretta nie jest jakimś konkretnym tekstem. To są sylaby, dźwięki, zestaw skrótów urzędowych. Na przykład, w pierwszej scenie solistka odzwierciedla dźwięki, które wydaje niemowlę. Potem dźwięki dziecka, który się bawi, dźwięki walki. W średniej części jakbym aria mezzo-soprano, tekst, który jest całkowicie zbudowany z różnych skrótów. Posłuchamy tego fragmentu arii.
Przebieg spektaklu jest taki. Zaczyna się wstępem i kończy się finałem integracji z publicznością. W środku cztery pory roku, które odzwierciedlają cztery stany życia człowieka, czasami z dodatkiem niektórych scen. Dodatkowe sceny z jednej strony odwracają uwagę od przebiegu akcji, ale z drugiej strony ujawniają uczucia i emocje bohaterki, myśli, reakcje na wydarzenie. Kulminacja utworu jest na samym końcu. Kulminacja wzmacnia się nie tylko muzycznie przez scenografię, reżyserię, choreografię, ale co i najważniejsze, tylko tu po raz pierwszy pojawia się konkretny tekst, podsumowanie najważniejszej idei spektaklu. Nie zmienisz świata, siedząc wygodnie w fotelu. Kolejny ruch należy do ciebie. Tylko razem możemy zmienić świat. Posłuchamy tego fragmentu. Chociaż muzyka powstała na samym końcu, właśnie muzycznym spektaklem, operą, baletem robi go dramaturgia muzyczna. Jak mówiłem wyżej, libretto spektaklu było bardzo wolnym i dawało mnie dużo możliwości dla mojej twórczej decyzji i kreatywności. Muzyka nie powstała tak, jak to często jest w teatrze dramatycznym lub filmach lub baletach, że reżyser mówi, że jest taki, taki moment, w którym musi być taka i taka muzyka. Ja byłem kompletnie wolny. Nawet pisząc muzykę na potrzeby dramaturgii muzycznej, ja czasami dodawałem lub opuszczałem niektóre fragmenty libretto, idąc za rozwinięciem muzyki i symfonizacji utworu. Według tradycji dramaturgii muzycznej baletu lub opery, nawet dramatycznej symfonii, najczęściej jest temat jednego bohatera i jego antypoda, temat kontrastowy, który przeciwstawia się tematowi pierwszemu. W tym utworze poszedłem nieco inną drogą. Jest temat systemu. Ten totalitarny system na pewno jest tematem zła, ale konkretnego tematu, antypodu, tematu dobra tu nie ma. Cały materiał utworu buduje się na jednym kompleksie dźwiękowym, który brzmi w pierwszych taktach wstępu, to jest temat systemu. Dalej inny materiał, który brzmi w różnych akcjach związanych z działaniem bohaterki, jej rodzeniem itd. Jest wygenerowany z tego kompleksu dźwiękowego tematu systemu. Ale dla kontrastu, dla słuchowego i psychicznego odpoczynku widza są wprowadzeni inne tematy i sceny. Pierwszym i ważnym dodatkowym tematem, który brzmi na końcu pierwszej sceny, wiosna, który pokazuje urodzenie dziecka, jego się bawienie, to jest temat łoski dziecięcej piosenki. Ale ta melodia jest przeze mnie bardzo przerobiona nie tylko pod względem muzycznym, ale pod względem tekstowym. W sumie ten tekst nie ma żadnego logicznego znaczenia, ale ten temat wraz z innymi dodatkowymi możemy w jakimś kontekście uważać za antytezą systemu. Temat dzieciństwa nie pojawia się w każdym momencie, kiedy jest akcja bohaterki i brzmi za cały utwór tylko dwa razy, na końcu pierwszej sceny i na samym końcu całego utworu. Ponieważ w finale nasza bohaterka lub ginie w walce ze systemem, lub rodzi się na nowo, lub wszystko razem, tu decyzja należy do słuchacza. Thank you.
Чилі. Тим тематом я не послугуюся традиційно, як у тематом антитезу, а «Онше утвор цалость, єдиний комплекс двіньковий, тема систему, а всі не темати сол до нього контрастом семантичним. Втім, є сполучення з традиційною драматургією, але з другої сторони, є одесті від класичної структури драматургічної примисленнії. Так само в утворі є ще один додатковий саркастичний епізод. Он є опці музичні і стилістичні, але його тема мелодичні є пов'язані з комплексом дзвінковим утвором. Тобто епізод о пожежі сіні і меншонці праці п'южі. Третім таким епізодом, комплетні опцем комплексу дзвінковому систему, є матеріал фінал інтеграції. Огульні же ж бюронс. Я від за розвінення драматургії музичної ораз драматургії театрально-музичної міксування, синтезі ружних нуртів. Ванєва Шпішонс такі утвор мислі не тільки о єднолітості, о відкритті якихкольвік нових музичних тематів і фрагментів, але я мислю о тим же публічності, яка прийшла на спектакль, єднак є вихована під впливом музики традиційної, класичної. Уважам, що правдивим конкурентом композитора, пішонцем опери Дісі, не є його співчесна колега, який теж пішов опери, але тільки всі класики музики оперової – Верді, Пучині, Чайковський і інні. Вінц, треба помислити ще о учуттях Відза. Часами я спеціально вставив фрагменти о барді традиційним жменню, щоб дати слухачові можливість відпочинути від тих співчесних фрагментів, на яких будується утвор. В таких традиційних фрагментах слухач чує радость, поневаж слышить щось знайомого, щось такого, що може стравити швидко. Його мозок відпочивав від трудних для відбору речей, але в тому творі теж те фрагменти служили для створення характеристичних, ясних, розпознавальних моментів життя чоловіка. На кінці цього фіналу є скомпонований в тонації C-дур, в техніці композиторській кінкінабулі. І через цей час партії фортепіано бжмі тен сам акорд, тоніка C-дур. То помага дати слухачові учуття коди, кінця спектаклю. І то є з моїм смілим, можливі за варто амбітним спробуванням виловити у слухача учуття катарсісу. Дорогу моцного стилістичного контрасту до того, що було перед тим. Учуття радості від видаження. Отже, я користав з самих різних środків композиторських, з мікрохроматики, мультифону, фаліотаризму, сонаризму, розширеної тональності і так далі. Рівніж в творі я користав з фрагментів тачми, яка взбогатила жміння зеспову. Партитура докладно совпісана, коли тачма мусі бути влучена і вилучена. Вінц, я вважаю, що співчесний композитор мусить уміти працювати в всіх техніках композиторських і робити все в залежності від творчого завдання. Свою дорогу творчу відзив інтеграції з відзем в синтезі гатунків театральних і нуртів музичних, які можуть моцно збагатити утвор і дати самі різні емоції під час слухання того утвору. А як мовив Іммануель Кант, музика є вишменіто гроу учуть. А опера повстала як одновлена версія античної трагедії, яка через штуки мусить проводити чоловіка до очищення душі, катарсісу. Додав би, що по глянданню слухачу спектаклю, хоча б, щоб чоловік застановився над проблемами, які були подіянті в утворі, і над самим видаженням. На кінці хотів би додати о цікавих децизіях режисерських. Було то, перед розпочинці спектаклю за 10 хвилин була пущена тачма, в якій були перероблені різні дзвінки фабрики, лічення піньонзи, людських голосів. Рівніж з тим на сцені декорація і свято було в своєму руху і темпі.
В тим моменті враз з пущанням тачми заходила публічність, і вона одразу була заангажована в акції спектаклю. По-друге, на кінці фінальної сцені інтеграції з публічністю Віц враз з артистами виходив на сцену і учаснічив в акції, помагав головній богатирці. На демонстрації цього фрагменту я хотів би закінчити дійший виступ. Дякую. Dobry. Dzień dobry. Słychać ciebie, więc jeżeli chcesz mówić, to proszę bardzo. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale ja was słyszę.
Jesteśmy już gotowi, więc... Też jestem. Tu. Tak? Tutaj. Słychać siebie. Tak, tak, ja też was słyszę. Bardzo fajnie. Czy ktoś może z państwa na sali ma jakieś pytania do pana Andrzeja? Właśnie nas słyszy. Może nie widzi, ale słyszy przynajmniej. Okay. Słyszałeś, Andrzej? Szczerze mówiąc nie, nie do końca. Pytanie było takie z sali, ile trwa ta opera balet? Ona trwa gdzieś 55 minut plus takie 10 minut tego wstępu, o którym mówiłem, który zaczyna się za 10 minut do rozpoczęcia spektaklu, tak? Kiedy wchodzi publiczność. Czyli te 10 minut taśmy i potem jeszcze 55 minut gdzieś. Ale ten ostatni kawałek nie wiedzieliśmy, jakby jak długo nam zajmie czasu i jak publiczność będzie chciała wychodzić na scenę, nie będzie chciała, jak długo oni będą bawić się z tym śniegiem, z tymi workami i tak dalej. Więc tam są takie repryzy. Teraz my tego nie graliśmy, ale jakby umówiliśmy, że na mój znak ja będę patrzył, jak wchodzi publiczność, jak zdążyli, oni zdążyli, nie zdążyli. I czyli można to przedłużyć jeszcze tam spokojnie na 5 minut. Ostatni numer w razie potrzeby, na przykład na większej sali lub gdzie publiczność nie będzie taka aktywna, a tu w Poznaniu wszyscy byli tacy szybki, tacy aktywni i tak wyszli bardzo szybko na scenę, więc nie musieliśmy jakby przedłużać. A tak około 55 minut. Pytanie było, czy publiczność była mocno zainteresowana. Słyszałem. Nie. Mi się wydaje, że właśnie publiczność była bardzo, bardzo aktywna i szczerze mówiąc mnie to zdziwiło, bo nie oczekiwałem, że tak wszyscy są takie śmieli i wyjdą na scenę. Oczywiście nie wszyscy wyszli, ale tej publiczności, która wyszła, było wystarczające, żeby tam w ciągu dwóch minut, trzech jakby zrobić to, co trzeba było. A my planowaliśmy, że to może trwać na przykład 10 minut, 8 minut. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Ja jeszcze chciałam zapytać o tą główną bohaterkę, o tancerkę. No bo jak spektakl trwał prawie godzinę, to czy jakby te ruchy były wymagające dla niej? Czy jakby się cały czas jakby była w centrum uwagi i tak naprawdę czy miała jakieś momenty odpoczynku podczas... No jakby ona jest przez tą całą godzinę w centrum uwagi. Oczywiście, to jest cały spektakl jakby na niej, ale tam na początku, kiedy wchodzi publiczność, tam tak jakby tam tylko działa ten sam system i pierwsza scena, ten wstęp muzyczny, tam gdzieś 6 minut, tam też tam jakby jest tylko światło, i działa ten system, bo te dekoracje nie jeżdżą do góry, do dołu, w różne strony i jakby to wszystko. A potem ciągle po tym wszystkim jest cała uwaga na niej tylko, że jakby i muzycznie tam jakby szybkie sceny są, wolne sceny, czyli gdzieś ona po takim dużym, na przykład tam jest scena walki, która... Nie pokazałem fragmentu, bo już się nie mieściło, ale to jest taka dosyć aktywna scena dla niej. Ale po niej nastaje taka długa, długa pauza, jakby, czyli tam jest muzycznie, że jakby jest to zmęczenie, jest ta trudność i no, mam nadzieję, że ona tak samo te ruchy po tą muzykę ułożyła, że miała możliwości takich odpoczynków, ale oczywiście cały czas na scenie. Czy jeszcze jakieś pytania są na sali? Pytań brak, już niestety się skończyły. Okej. Dziękuję bardzo, Andrzej. Ja też dziękuję bardzo. Śledzę was w YouTubie. Dziękuję wszystkim, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Przypominam też, że na YouTubie też można komentować i zadawać pytania do prelegentów, więc zachęcam do tego bardzo. A teraz przejdziemy już do kolejnego referatu. Joanna Ciachowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentuje nam referat pod tytułem Wykorzystanie
jesteśmy już gotowi, więc proszę bardzo, tutaj mikrofon. To dzień dobry, niektórym cześć, bo już zdążyliśmy się poznać wczoraj. Tak jak kolega wspomniał, jestem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego. Nie jestem jak tutaj większość, jakby to powiedzieć, skoligacona z kierunkiem muzycznym, tak stricte, ponieważ studiuję informację naukową i bibliotekoznawstwo razem z modułem muzyki chóralnej. I tutaj w tym zakresie chciałabym poruszyć temat, który nazywa się wykorzystanie muzyki scenicznej i filmowej na zajęciach dla dzieci. To generalnie na sam początek chciałabym przedstawić tak pokrótce historię muzyki scenicznej i filmowej. Więc tak, na sam początek chciałabym przedstawić historię teatru w Grecji. Historia jest bardzo wczesna, ponieważ zaczyna się już w starożytności. W teatrze greckim bardzo mocnym punktem były chóry, które śpiewały fragmentarycznie. Czasami zdarzało się, że były to występy solistów razem z instrumentami. Na pewno Państwo kojarzą film animowany Herkules, jeśli chodzi o Disneya. Tam bardzo często były wykorzystywane właśnie chóry, zwłaszcza w tle, jak bohaterowie coś mówili. I właśnie nie był to musical, a były to wykorzystane stricte partie chóralne. Dalej rozwija się teatr rzymski, który jak w innych dziedzinach wiedzy także rozwinął się tutaj na kanwie greckiej, przy czym dołączono tutaj także pantomimę i ruch taneczny. W międzyczasie rozwinął się także teatr w Chinach, który przeszedł z inicjacji rytualnych na stronę rozrywkową. Był tak popularyzowany, że po prostu wszedł na stałe do społeczności, można powiedzieć. W miarę tego rozpowszechniania wytworzyła się także tak zwana wyższa klasa pieśni, w której pojawiały się smyczki oraz flety. Tradycyjną muzykę, że tak powiem, normalnego kalibru uzupełniano tańcem. W międzyczasie w Europie, gdy następowało przejęcie przez chrześcijaństwo, teatr zaniknął, natomiast wszystko zostało mocno schrystianizowane, czyli no, tak naprawdę ta muzyka została zliturgizowana. Jakieś 200 lat później powstała opera i teatr odrodził się na nowo, ponieważ właśnie muzyka chrześcijańska miała to do siebie, że była dość poważna. Także teatr odrodził się na kanwie opery i właśnie już na tej kanwie się też mocno ugruntował. Generalnie niewiele pisano muzyki w ogóle scenicznej. Ja tutaj mówię głównie o muzyce teatralnej, ponieważ z taką miałam do czynienia. Natomiast z definicji muzyki scenicznej zalicza się do tego jeszcze balet i opera, o czym wspomniał mój poprzednik, też o tych gatunkach. Muzyka ta była prawie nietworzona, ponieważ wynikało to po prostu z braku wiedzy na temat notacji muzycznej. Muzyka była po prostu non-stop wykorzystywana ta sama. Były takie utarte, schematyczne motywy muzyczne, które były wykorzystywane tak naprawdę non-stop. Stały repertuar po prostu. Natomiast jeśli chodzi o muzykę filmową, tutaj historia jest troszkę krótsza, bo zaczyna się na końcu XIX wieku.
powstaje film niemy z pomocą braci Lumière, którzy wynaleźli kinematograf i zorganizowali pierwszy pokaz filmowy. W tym momencie też pojawił się człowiek, który zaczął właśnie do filmów niemych grać. Były to tak zwane organy kinowe. Człowiek ten grał podczas seansu kinowego. W bogatszych kinach wykorzystywano nawet orkiestry albo kameralne zespoły, solistów. Generalnie ta muzyka też miała utarte schematy, motywy muzyczne. Wraz z powstaniem dźwięku już w 27 roku, bo jak wspomniałam, na końcu XIX wieku, to jest dokładnie w 1895 roku, powstał wtedy film niemy. W 1927 roku powstaje film Alana Crosslanda, śpiewak jazz bandu. I tutaj następuje już dodanie dźwięku do filmu, także nadal są wykorzystywane te utarte schematy, powtarzane wielokrotnie. Też właśnie wynika to nadal z braku wiedzy, jeśli chodzi o notację muzyczną, ponieważ gatunek się dopiero rodzi. I z czasem dopiero tak naprawdę pojawia się ta klasyczna muzyka filmowa. To tak pokrótce, jeśli chodzi o samą historię. No właśnie. Słownictwo związane z muzyką sceniczną oraz filmową, myślę, że takie podstawowe. Generalnie sama muzyka filmowa i sceniczna zalicza się do gatunku tak zwanej muzyki ilustracyjnej. Tak samo jak w przypadku opery i baletu. Pojawia się także pojęcie motywu przewodniego. Jest on często związany z miejscem, z przedmiotem, z pomysłem, z osobą lub z wydarzeniem, na przykład ze śmiercią bohatera. Taper to jest pojęcie, które już pojawiło się wcześniej, przy czym ja go celowo nie nazwałam. Taper to była osoba, która właśnie grała na organach kinowych podczas odtwarzania niemego filmu. Był do tego ktoś wyznaczony. Taper właśnie, zdaje się, z łaciny znaczy ściskanie dłoni, gdzie już ma niedaleko praktycznie do tego, żeby grać na instrumencie właśnie klawiszowym. Kontrapunkt, a muzyka kontrapunktowa. To jest też takie pojęcie, które znam w stopniu bardzo podstawowym. To jest uzupełnienie treści filmu, odzwierciedla emocje i uczucia bohaterów. Dopowiada to, czego bohaterowie nie dopowiadają głośno podczas na przykład dialogu albo sytuacji. Natomiast kontrapunkt asocjacji to jest tak naprawdę motyw muzyczny, który pojawia się na samym początku filmu. I no, asocjacja to jest generalnie skojarzenie. Jest jeden przeważnie właśnie ten motyw przewodni i bardzo często on funkcjonuje już na całej linii filmu, że tak powiem. Już na różnych jego etapach, na różnych sytuacjach, na różnych rodzajach dramaturgii. Rodzaje muzyki filmowej. Efekty akustyczne. Onomatopeizacja to jest pojęcie ze środków stylistycznych z polonistyki, tak zwane dźwiękonaśladownictwo. Też wykorzystywane w teatrze bardzo mocno. No, są to choćby szum morza, tak? Nie wiem, trele ptaków, jakieś takie odgłosy natury, przyrody, dźwięk wiatru, to jest cokolwiek. W przypadku teatru wykorzystywane są na przykład dzwonki albo stukoty nóg, żeby wydać dźwięk po prostu. Dodawane jest to do rekwizytów, do scenografii, do kostiumów. I w ten sposób są właśnie tworzone takie dźwięki. Orkiestra symfoniczna, to nazwałam bardzo ogólnie, ale tak, orkiestra symfoniczna na dzień dzisiejszy głównie tworzy muzykę filmową, oczywiście z dyrygentem i kompozytorem.
Natomiast no, znane są też solowe wykonania, a także małe zespoły kameralne. Utwory z gatunku mainstreamowego, czyli tak zwane po prostu muzyka rozrywkowa, bardzo znana, choćby utwór Celine Dion, My Heart Will Go On z Titanica, albo piosenka z filmu Killer pod tytułem Co ty tutaj robisz? Są to bardzo znane utwory. Celowo ich tu nie odtwarzałam, ponieważ poruszam gatunek, który mimo wszystko jest komercyjny, nie tak jak poprzednie zagadnienia. Także myślę, że Państwo sobie tutaj bez problemu kojarzą te piosenki czy utwory. Kolejne zagadnienie. Cechy muzyki filmowej i scenicznej podczas zajęć z dziećmi. No generalnie ma to same zalety. Ja to mówię w przypadku, akurat jeśli chodzi o moją sytuację, są to warsztaty biblioteczne, które miałam okazję przeprowadzać. Miałam właśnie okazję tworzyć podczas warsztatów teatralnych ścieżkę dźwiękową. Tak się złożyło. Dzieci sobie same układały bajkę i tworzyły postacie z postaciami z bajek. I właśnie na tej kanwie została na przykład wykorzystana choćby muzyka ze Smurfów. Ma to bardzo duże zalety, przede wszystkim jeśli chodzi o emocje dzieci, tak? One za pomocą muzyki, które pokażę, ja to pokażę dalej w przykładowych zajęciach, które można z dziećmi odbyć, że to doskonale odzwierciedla emocje, jakich dzieci mogą się nauczyć albo z jaką muzyką mogą je skojarzyć. Co jeszcze? Generalnie jest to też koncentracja, tak? Ponieważ dziecko uczy się zwracać uwagę na muzykę we filmie. Zwraca uwagę, czy ona jest bardzo absorbująca, czy ona pasuje do właśnie do danej sytuacji, w której znajdują się bohaterowie. Uczy się koncentrować też słuchowo, wyostrza się słuch. Także oprócz tego, że dzieci skupiają się na dialogu podczas oglądania filmu, mają też możliwość skupienia się i na przykład próbowania wyłapania instrumentów, które są grane w tle. No jest to także dodatkowa wiedza, tak? Ponieważ muzyka filmowa wbrew pozorom nas bardzo mocno otacza. Także jestem zdania, że warto to włączyć, niezależnie czy jesteśmy nauczycielami muzyki czy nie. Czy po prostu realizujemy takie zajęcia jako instruktorzy, animatorzy, czy jako ktokolwiek inny, takie rodzaje scenariuszy. Z moich własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że źle dobrana ścieżka dźwiękowa bardzo wytrąca dzieci z równowagi. Zdarzyło mi się to podczas niespodziewanego, po prostu sprzęt technicznie, coś się nie zgrało i w momencie, kiedy powinna polecieć piosenka Smurfów, poleciał szlok Kopciuszka po prostu. I z tym należy bardzo uważać, jeśli o to chodzi. No jest to przykład, że można też zastosować, tak jak powiedziałam, dźwiękonaśladownictwo. Muzyka filmowa wbrew pozorom to też jest cisza. W nutach jest co prawda zapisana, natomiast cisza to też jest muzyka. Coś jeszcze chciałam dodać. Tak, przykładowe pomysły, opisy, scenariusze do wykorzystania na zajęciach. Tutaj z propozycji mam wybór filmu. Wybieramy dla danej grupy dzieci film, wyciszamy muzykę, puszczamy dzieciom fragment filmu, oczywiście wyciszony. Możemy dodać do tego napisy, jeśli mamy taką opcję, jeśli nie, to nawet dzieci mogą próbować interpretować, o czym ta scena tak naprawdę jest po mimice bohaterów. To też bardzo rozwija. I następuje próba podłożenia, przedstawiamy dzieciom jakieś ścieżki dźwiękowe i następuje próba podłożenia dźwięku. Po prostu dzieci wybierają dźwięk, który według nich jest adekwatny do sytuacji. I one po prostu ten dźwięk podkładają. Dzielimy je na grupy, tak? One wspólnie wybierają do tych scenek te odpowiednie dźwięki, które od nas otrzymały. I powiedzmy po około 10 minutach porównujemy je, tak? I robimy dyskusje, które są ciekawsze, komu się coś podobało.
Jeśli ktoś uważa, że muzyka jest nieadekwatna na przykład do sytuacji, to dlaczego, tak? Próbujemy tutaj jakby rozwinąć, zrobić podsumowanie tych zajęć. Drugie to może być, ale to już myślę, że jak są jakieś bardziej muzykalne dzieci, może nastąpić próba zaśpiewania po prostu piosenek z filmów, choćby Disneya, tak? Ten program akurat można zastosować i to, co podałam wcześniej także, można zastosować i dla dzieci w przypadku bajek, i dla starszych dzieci w przypadku filmów. Także jest to dość uniwersalna metoda. Myślę, że na upartego nawet dorośli by się przy czymś takim dobrze bawili. Kolejny i chyba już ostatni pomysł to jest demonstracja na instrumentach. To myślę, że się sprawdzi chociaż przy podstawowej znajomości instrumentarium orfa nawet. Przedstawiamy fragment filmu. Wyciszamy go oczywiście i tutaj właśnie dodajemy onomatopeizację, czyli na przykład, nie wiem, krople deszczu, tak? I próbujemy je odwzorować za pomocą instrumentu, nie wiem. Na przykład gramy odpowiednio na pianinie, tak? Załóżmy drapanie się po głowie, próbujemy delikatnie grać na ukulele albo na gitarze. No tutaj wyobraźnia jest dowolna. My to prezentujemy, żeby dzieci wiedziały, o co chodzi. Natomiast w tym momencie następuje podział na grupy i dzieci zostają taperami. Właśnie przy tym wyciszonym dźwięku one za pomocą instrumentów próbują zilustrować fragment filmu, który został wyciszony. Mają zadanie na 10 minut i to jest, do stworzenia jest 2 minuty. Tak, oczywiście można inaczej, w zależności od tego, jaka jest grupa, może jaka jest muzykalna i tak dalej. No i potem to wszystko odtwarzamy, robimy pokaz i znowu robimy omówienie, jak to wszystko może wyglądać, tak? Czy to pasuje, dlaczego nie pasuje, może jest za głośno, może jest za cicho, może nie to metrum. Możemy zadawać jakieś pytania pomocnicze, typu w jakim stylu to mogła być muzyka, tak? Próbujemy określić jej styl, jakie instrumenty zostały użyte, tak? Jeśli nie wiedzieliśmy, co robi grupa, no to w tym momencie można próbować tutaj ze słuchu. Jakie emocje to wywołało, tak? Jakie odczucia tutaj dzieci miały w momencie odsłuchu danego wykonania? I no właśnie, i pytanie takie. Można próbować tutaj z dziećmi zrobić taką teorię, czy to była orkiestra, czy to był zespół kameralny, czy może to było solowe wykonanie. Można to próbować określić, podkreślić pewne informacje, podsumować. No myślę, że to są takie pomysły, że no tak jak zaznaczyłam, myślę, że nawet dorośli mogliby się przy nich nieźle bawić. Generalnie chciałabym się jeszcze podzielić źródłami, z których korzystałam. To jest Muzoteka, to jest strona z dostępnymi materiałami edukacyjnymi, artystycznymi dla dzieci. Akademia Polskiego Filmu to jest no, taka już specjalistyczna strona w temacie filmu. Kultur.pl to jest strona przeznaczona dla zagranicznych odbiorców. Muzyczna Krosno to jest szkoła muzyczna w Krośnie i Delphi Pages to jest zagraniczna strona, no tu się musiałam trochę wysilić i poszukałam informacji także za granicą. I z mojej strony to by było wszystko, co chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć. Dziękujemy bardzo prelegentce. Czy są jakieś pytania na sali może? Proszę bardzo. Ja mam pytanie, były przeprowadzane jakieś badania, czy to psychologiczne, czy raczej psychologiczno-muzyczne, na temat właśnie wpływu tego typu zajęć na rozwój psychiczny i muzyczny dziecka? Tak, takie badania były przeprowadzane w zakresie biblioterapii na przykład i właśnie w związku z wynikami tych badań ta biblioterapia została wykorzystana właśnie podczas warsztatów teatralnych. Tytuł generalnie samych warsztatów dotyczył emocji. Właśnie dzieci uczyły się rozpoznawać różne emocje przy różnej muzyce i w ten sposób to działało.
Natomiast jeśli chodzi o taką kanwę właśnie pedagogiczną czy psychologiczną, ja to konsultowałam z naszym pedagogiem, z panem socjologiem od nas z wydziału, z panem doktorem Robertem Poklekiem. Oprócz tego, że mam tutaj z ramienia wydziału osobę, która zajmuje się muzyką, właśnie celowo posiłkowałam się także choćby podstawami samej pedagogiki, tak żeby po prostu wiedzieć, jak to powinno wyglądać, jak to może oddziaływać. Ten pan też ma doświadczenie, jeśli chodzi o pracę z dziećmi, także też udzielił mi wskazówek na podstawie efektów, które sam widział. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę. Ja mam pytanie, czy widzi pani jakby możliwość podjęcia próby też z innymi utworami, na przykład mówię tu jakby muzykę z bajek czy filmów dzieci raczej dobrze znają, szczególnie teraz, a czy jakby atrakcyjne wydaje się na przykład posługiwanie muzyką programową. Mam na myśli przykład choćby obrazku z wystawy Modesta Mussorgskiego, gdzie dzieci same mogły faktycznie by sugerować, co to może przedstawiać. Czy to nie miałoby pewnego większego waloru edukacyjnego? To myślę, że to by była bardzo dobra alternatywa. Trudno mi coś powiedzieć na ten temat, ponieważ przyznam szczerze, że mam trochę nikłą wiedzę w tym temacie. Natomiast myślę, że to by mogła być dobra alternatywa. Zwłaszcza, że no, dzieci dzisiaj są bardzo szybko z postępem technologicznym, tak? Także myślę, że jak najbardziej i na imaginację na pewno też to bardzo mocno jest w stanie podziałać. Ja myślę też, odwołując się tutaj do tego, co Kamil powiedział, też wartościowe dla właśnie psychologii muzyki byłoby ciekawe na podstawie takich zajęć zbadać, czy faktycznie muzyka nawet nie tyle programowa, ale może też absolutna, po prostu z jakimś tytułem, która mimo wszystko my zawsze szukamy, co się kryje poza muzycznego w tym utworze, czy faktycznie dzieci odbierają to w ten sam sposób. Czy jest to jakaś uniwersalna treść, czy tylko i wyłącznie przypisana? To znaczy tak, ja się oparłam na kanwie muzyki filmowej i scenicznej, ponieważ no ja po prostu kocham ten rodzaj muzyki, tak? Dlatego zdecydowałam się tutaj pogłębić ten temat. Natomiast uważam, że tak, że rozwiązania, które zaproponowałam, jak najbardziej można też w przypadku innych rodzajów muzyki stosować. Tak? Jak najbardziej. Podziwiam kreatywność. Dobrze, dziękujemy bardzo prelegentce. Zapraszam Państwa na przerwę do godziny 14. Dziękuję.
Witam ponownie na drugiej części panelu. Teraz przed nami przedstawi się Marek Leczyński z naszej Akademii. Przedstawi referat pod tytułem Stronę teatru o ruchu w muzyce kulturalnej na przykładzie twórczości własnej. Oddaję głos. Bardzo, bardzo mi miło, nie wiem jak z tym głosem jest. Pewnie teraz będzie lepiej. Tak, jest taka maksyma, że ponoć takie urządzenia podłączone do prądu działają lepiej. Temat konferencji zaprosił mnie trochę do tego, żebym się przyjrzał temu, jak w mojej twórczości odnoszę się do tego połączenia ruch muzyka i stwierdziłem, że zajmę się takimi kompozycjami właśnie z zakresu muzyki chóralnej, bo też nie będę ukrywał, że to jest taki obszar, który artystycznie mnie najbardziej zajmuje. I treścią tego mojego dzisiejszego wystąpienia będzie taka trochę próba retrospektywnego spojrzenia na to, co ja właściwie w tych utworach, które będę prezentował, nabroiłem, bo w takiej pracy kompozytora, pewnie różni kompozytorzy mają inaczej, ale ja akurat mam tak, że zajmuję się jakimś problemem artystycznym, problemem muzycznym, koncentruję na nim uwagę, ale w momencie, kiedy go rozwiążę, utwór powstaje, idę dalej swoją drogą, swoją ścieżką i szczerze mówiąc mało mam takich punktów zatrzymania, spojrzenia na to, co zrobiłem, w jaki sposób i dlaczego. I ta konferencja stała się dla mnie takim właśnie przystankiem, żeby spojrzeć na to, co w tym obszarze zrobiłem. Wybrałem dwa utwory spośród mojego dorobku, takie, które w moim odczuciu różnią się zasadniczo w tym, jak potraktowałem ten aspekt ruchu w muzyce chóralnej. I na spektrum, na właśnie przykładzie tych dwóch utworów chciałbym naszkicować pewien zakres tego, w jaki sposób o ruchu w muzyce chóralnej można myśleć z perspektywy kompozytora. Naturalnie ja w trakcie tego krótkiego wystąpienia nie wyczerpię całego zagadnienia, bo zagadnienie jest bardzo, bardzo szerokie. Natomiast mam nadzieję, że pokażę taki kierunek kilku refleksji, kilku przemyśleń. Chciałbym zacząć od takiego aspektu wprowadzającego, rzecz może oczywistą, ale w trochę zadania sobie pytania, czym właściwie chór jest w kontekście tego ruchu w muzyce i jaka jest jego specyfika tutaj w tym obszarze. I chór, tak jak wiemy, no to jest te kilkadziesiąt, 20 do 60, rzadko się w dzisiejszych czasach zdarza, żeby więcej osób, które w jakiś sposób funkcjonują na scenie, na estradzie. I można by powiedzieć, że ta sytuacja jest sytuacją koncertu, ale można by też powiedzieć, że ta sytuacja jest sytuacją sceniczną, czyli sytuacją szerszą. W związku z tym taka grupa osób aż prosi o to, żeby wykorzystać również ich potencjał taki poza muzyczny. Dlaczegoż by nie mieli dostać jakichś dodatkowych zadań, dodatkowych ról? Taka grupa ludzi na estradzie zaprasza do tego, żeby w jakiś sposób uteatralnić całe przedstawienie. Zresztą nie ma co ukrywać, że chociażby w tragedii greckiej taka też była rola chóru. On nie stał i nie śpiewał, tylko on się ruszał, łączył elementy tańca, elementy recytacji. I właściwie można by powiedzieć, że ta sytuacja wręcz zaprasza do tego, żeby trochę wyeksponować te elementy tego tworzywa, z którym mamy do czynienia, czyli chóru. Z drugiej strony jednak warto spojrzeć na to, że parafrazując trochę takie zdanie Bogusława Szefera, chórzysta jest słabym aktorem z reguły. Tak jak większość muzyków jest słabymi aktorami, bo są muzykami dobrymi, tak większość chórzystów to słabi aktorzy. A po prostu to nie jest ich ścieżka edukacji, ich ścieżka rozwoju. Naturalnie zdarzają się wybitne jednostki w tym zakresie wśród muzyków i wśród chórzystów. Natomiast trzeba przyjąć taką zasadę, że raczej mamy tu do czynienia z aktorstwem zawsze bardziej bądź mniej amatorskim i w dobrym i w złym rozumieniu
tego znaczenia tego słowa. Dlatego, kiedy myślimy o takim pewnej teatralizacji muzyki chóralnej, o przydzielaniu zadań poza wokalnych chórowi, trzeba mieć, myślę, na uwadze tą specyfikę. Także tutaj nie ma przestrzeni na zbyt wyrafinowaną grę aktorską, na zbyt przerysowane pewne figury aktorskie, zbyt duży, wysoki poziom wymagań. Trzeba zakomponować ten obszar też na takim pewnym poziomie ogólności, zakładając to, co może być przez chór wykonane. Więc to taki aspekt, myślę sobie, wprowadzenia, kiedy mówimy w ogóle o ruchu w muzyce chóralnej, na który warto zwrócić uwagę. Drugi aspekt w trakcie tego wprowadzenia to pytanie, czy ten ruch w muzyce chóralnej w XXI wieku to jest norma czy wyjątek. I powiedziałbym od razu, że wyjątek, ale coraz częstszy. Jeżeli sobie zobaczymy na repertuar chórów, szczególnie tych chórów, które biorą udział w konkursach chóralnych, to z reguły chóry już te na takim, które się biją o Grand Prix, z reguły mają w swoim repertuarze konkursowym przynajmniej jeden utwór, który wykorzystuje ten potencjał w inny sposób niż czysty śpiew. Najczęściej jest to jakiś rodzaj rozgrywania przestrzenią, chociażby zmiana ustawienia, ale też są różne inne aspekty, chociażby związane z ruchem, z tańcem, z gestami, pojawiają się bardzo często jakieś instrumenty czy jakieś innego rodzaju dodatki, które mają wizualnie, ale też artystycznie dodać pewną jakość. Także myślę, że ten ruch w muzyce chóralnej nadal nie jest normą, ale jest coraz częstszym wyjątkiem i coraz częściej w tej naszej muzyce chóralnej się pojawia. I stąd, że się pojawia, też myślę sobie, dlatego też powstały te dwa utwory, o których dzisiaj będę mówił. Obydwa utwory są wynikiem zamówień kompozytorskich i od razu powiem, że pewnie gdyby nie te zamówienia, które tak jak wiadomo dla kompozytora są jedną z dwóch najlepszych inspiracji, tak? Pierwszą inspiracją jest zamówienie, drugą jest deadline, tak? To gdyby nie ta inspiracja wynikająca z zamówienia, to być może w takiej formie te utwory by nigdy nie powstały. Natomiast powstały i mamy teraz materiał do tego, żeby sobie o tym chwilę porozmawiać. Pierwsza kompozycja, o której chciałbym powiedzieć, to jest Sobótka. To jest utwór powstały do fragmentu pieśni świętojańskiej o Sobótce. Prawykonanie i zamówienie było ze strony chóru żeńskiego Zespołu Szkół Muzycznych imienia Paderewskiego w Białymstoku, znakomitego chóru też pod dyrekcją Anny Olszewskiej. Prawykonanie odbyło się w 2019 roku, więc nie tak znowu dawno temu. Kompozycja jest przeznaczona na chór żeński, trwa około 7,5 minuty, tak przynajmniej w założeniu. I teraz jakie było zgłoszenie, czy jakie było zamówienie kompozytorskie? Usłyszałem, że potrzeba utworu, który w jakiś sposób będzie się odróżniał, będzie zawierał elementy ruchu, najlepiej elementy tańca, będzie takim punktem skupiającym uwagę, będzie pewnym przerywnikiem od też trudnego materiału konkursowego, który został przygotowany. No i tyle. I z tym zostałem gdzieś zostawiony sam sobie. I stwierdziłem, że ten materiał właśnie zaprasza do tego, żeby przygotować pewnego rodzaju chóralną scenę. Scenę, która będzie jakąś wizualizacją, też takim małym, nazwijmy to, chóralnym teatrem. I stąd moja myśl gdzieś dalej powędrowała właśnie, ponieważ zamówienie było wiosną, to do pieśni świętojańskiej o Sobótce i do tej właśnie tematyki. Zbudowałem sobie jakąś koncepcję utworu i pojawiło się kolejne zapytanie, czy kolejna trudność, w jaki sposób zanotować, bo dźwięki wiadomo, tak, w jaki sposób notujemy partie chóralne, natomiast w jaki sposób zanotować pewną sceniczność, pewien ruch. Sposoby na to są różne. Ja zdecydowałem się na pewnego rodzaju scenariusz, który zbudowałem. On jest takim opisem, może nie tak po takcie, tak, ale w pewnych sytuacji, pewnych takich mikroscen, które chciałem, żeby zostały w trakcie tego utworu zaprezentowane. Pozostawiłem tutaj też trochę dowolności, tak? Tu mamy na przykład fragment w taktach 32-39, gdzie alty drugie realizują układ taneczny. Jaki układ taneczny, to zostawiłem do dyspozycji akurat wykonawcom. No i okazuje się, że zaraz zresztą zobaczymy, jak z niego się wywiązali, ale myślę, że całkiem nieźle. Okazuje się, że jak się muzykowi zostawi przestrzeń, to on sobie rozwiązanie znajdzie, które będzie satysfakcjonujące i tutaj też się tak
też się tak wydarzyło. W paru słowach o tym, o tej scenie, tak, tak wszyscy wiemy, do czego odnosi się pieśń świętojańska o Sobótce i taką też scenę postanowiłem tutaj wprowadzić. Będziemy mieli dziewczęta klęczące na scenie, czyli na symbolicznej łące, wijące wianki, i będziemy mieli dwie, które w jakiś sposób wzywają je do zabawy, do tańca. Będziemy mieli ich też reakcje. Więc mamy taką właściwie scenę, wizualizację, pewnego rodzaju teatr, tak naprawdę idący za treścią tekstu i współgrający z muzyką. Chciałbym zaprezentować właśnie fragment tego, jak zostało to zrealizowane przez wykonawczynię. Nagranie z prawykonania, to myślę warto docenić, że prawykonanie odbyło się w warunkach konkursowych, więc podwójna trudność. No, trzecią dodatkową trudnością jest jeszcze to, że tu mamy nie tylko warstwę wokalną, ale też warstwę tej gry aktorskiej, tego ruchu. Krótki fragment. Te wszystkie sytuacje sceniczne, które tutaj widzieliśmy, były zanotowane w partyturze w postaci właśnie takiego scenariusza. Realizację widzieliśmy. Ważna, myślę sobie, techniczna sprawa w kontekście właśnie specyfiki chóru, to, że taki sposób wykonania zakłada nauczenie się utworu na pamięć, co w przypadku muzyki chóralnej wcale nie jest takie oczywiste. No i z czym zdarzyłem się też w przypadku kolejnego utworu, o którym chcę dzisiaj powiedzieć. Konkretnie Mikrokosmos, czyli koncert na chór i ciało, bo tak brzmiało dokładnie zamówienie. Zostałem poproszony o napisanie koncertu na chór i ciało dla Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. To jest chór, taki ogólnopolski projekt zrzeszający specjalnie wybrane osoby też do tego chóru, repertuar, który realizuje ten chór cyklicznie dwa razy w roku, jest bardzo
bardzo, bardzo z reguły złożony, wymagający. W związku z czym mogłem sobie tutaj pozwolić też na takie odważniejsze spojrzenie na tą specyfikę ruchu w muzyce chóralnej. Przyszedłem z takiego, zadałem sobie pytanie, no dobrze, koncert na chór i ciało, czyli na co? Co tak naprawdę oznacza tutaj to ciało? No i znalazłem sobie trzy takie ścieżki, którymi chciałem pójść w kontekście tej kompozycji. Pierwsza to taka, że ciało w naturalny sposób łączy się z body percussion, tak? Mieliśmy warsztaty, czyli dodatkowe wykorzystanie właśnie różnych brzmieniowych aspektów własnego ciała. Druga kwestia to taka, że ciało to przecież taki nasz pojazd do poruszania się, nasz jako ludzi, tak? Ono nas sprawia w ruch, ono nam daje możliwości przemieszczania się, dlatego też tutaj w partyturze zawarłem aspekty przemieszczania się, ruchu, dodatkowych zmian właśnie tego typu. No i trzeci koncert na chór i ciało, chciałem też, żeby w warstwie tekstowej, w jaki sposób odnosiło się to do ciała, żeby ciało znalazło się w samej warstwie tekstowej, w samym tekście. I tu mnie zaprowadziły poszukiwania do koncepcji Hildegardy z Bingen, do koncepcji właśnie mikrokosmosu, w dużym, bardzo dużym skrócie. Koncepcja zakłada, że właściwie wszystko, co mamy wokół siebie, cały wszechświat, jest powtórzeniem czegoś, co mamy w sobie. Stąd właśnie to zestawienie Terra, czyli Ziemia, z korpus, czyli z ciałem, Aqua, czyli woda, Spiritus, czyli duch i dusza, Ignis, czyli ogień, Intellectus, czyli rozum, intelekt, Air, czyli powietrze, Sensus to są zmysły zewnętrzne. I to dało mi bardzo dużo materiału do tego, żeby w sposób bardziej zdecydowanie symboliczny niż w pierwszej kompozycji podejść do tego ruchu, podejść do ciała w sposób bardziej bazujący nie na przedstawieniu pewnej sceny, tylko na w symboliczny sposób wyrażeniu przede wszystkim gestem koncepcji filozoficznej właśnie, która w tej sytuacji pochodzi tutaj od Hildegardy. Tu był zdecydowanie bardziej złożony też problem notacji, bo ile w tamtej sytuacji wynikała cała sytuacja z tekstu, była dość jednoznaczna, tutaj sytuacja stała się bardziej złożona, dlatego wymagało to dość szczegółowego zaplanowania różnego rodzaju ustawień zespołu, nie tylko na scenie, ale też w przestrzeni, a wymagało tego, żeby już w samym zapisie jedną pięciolinię w każdym głosie czy poświęcić partii wokalnej, a drugą temu aspektowi ciała, tak? I tutaj z jednej strony ten body percussion, odgłosy różnego rodzaju, a z drugiej strony miejsce w przestrzeni. Też dodatkowo mamy różnego rodzaju symbole, które przedstawiały jakiś sposób wydobywania dźwięku i dodatkowo jeszcze w każdym głosie były też opisane różne fragmenty dość szczegółowymi didaskaliami, co dany głos ma realizować. W efekcie no, taki ośmiogłosowy układ partytury rozrósł się nam tutaj do 16 linii, bo każdemu głosowi przypisane były dwie. Jedna typowo brzmieniowa, a druga związana ze wszystkimi innymi poza tym aspektami. I tu właśnie ten moment, o którym powiedziałem w kontekście uczenia się na pamięć, z którym się dość tutaj brutalnie zderzyłem, bo zaplanowałem, że utwór zostanie przygotowany na pamięć, że będzie możliwe poruszanie się dość swobodne wykonawców w przestrzeni, między innymi pomiędzy słuchaczami. W fazie realizacji usłyszałem, że jest to niemożliwe. W związku z czym musiałem zrezygnować, nie musiałem właściwie, tak jako kompozytor mogłem powiedzieć, nie wykonujecie, zawsze mam takie prawo. Wtedy płaciłbym kary umowne wynikające z umowy związanej z zamówieniem kompozytorskim, naturalnie. Tak, natomiast musiałem trochę przebudować, zredukować pewne aspekty. Zostawiłem takie rzeczy, które były możliwe do realizacji, ale które też bardzo w sposób symboliczny odnosiły się do treści. Chciałbym już tylko krótko, bo wiem, że mój czas dobiega powoli końca, zaprezentować fragment pierwszej części, to jest konkretnie właśnie Ziemia i ciało. Zacznie się od końca takiej sentencji, bo w warstwie tekstowej użyłem tu niewiele, poza tymi 8 słowami, które widzieliśmy, tak, czyli Terra, Corpus, Aqua, Spiritus, Ignis, Intellectus, Air i Sensus. Użyłem tylko krótkiej wypowiedzi właśnie Hildegardy, której sens w tłumaczeniu brzmi następująco. Człowieku, badaj człowieka,
Człowiek zawiera bowiem w sobie niebo i ziemię, a także inne stworzenia. Jest jedną formą, a w nim ukryte jest wszystko. I to był cały tekst 16-minutowej kompozycji, więc tekstu było stosunkowo niewiele. I chciałbym teraz właśnie zaprezentować fragment pierwszej części. Będziemy mieli koniec tej sentencji, o której przed chwilą powiedziałem, i przejście do takiego nagromadzenia pewnych gestów, częściowo związanych z ruchem, częściowo związanych z dźwiękiem. Będziemy mieli między innymi taki gest uderzenia w klatkę piersiową, takiego podwójnego, symbolizujący bicie serca, i myślę, że to będzie bardzo, bardzo wyraźnie widoczne. Będziemy mieli gest symbolizujący ciało, korpus, i tuknięcie symbolizujące ziemię. Ponad tym wszystkim będziemy mieli głosy żeńskie, które będą prowadziły pewną wokalizę. To wynika znowu z filozoficznego założenia, które znajdziemy u Hildegardy, że ziemia, czyli ten pierwiastek, jest pierwiastkiem żeńskim. Symbolizuje też łono, symbolizuje matkę, symbolizuje kobietę, więc właściwie wszystko, co za chwilkę usłyszymy w tym fragmencie i zobaczymy, bo to też będzie, myślę, ważny element wizualny i tego ruchu znowu, o którym tutaj dzisiaj mówię, ma element symboliczny. Także mamy właściwie warstwa po warstwie jakiś symbol, gest, brzmienie, głos, dźwięk. To teraz chciałbym to zaprezentować już na pewnie w ramach domykania tego wystąpienia, tylko właśnie te techniczne aspekty tutaj.
niechcący dotknęliśmy pewnego problemu też wynikającego z ruchu w muzyce choralnej. Co się stanie, jak muzykę, która jest zaplanowana jako muzyka z ruchem, pozbawimy ruchu? Zostaje muzyka, która być może nie do końca jest tak zrozumiała w taki sposób, jaka była intencja kompozytora. Już naprawdę ostatnia rzecz. Chciałem w paru zdaniach podsumować, zestawić te dwa utwory. A dlatego, że właśnie inny ich sposób wykorzystania ruchu z czegoś konkretnego wynika. W Sobótce mamy scenę i ilustracyjność. W związku z tym mamy ruch sceniczny. Idea jest dość prosta, dość oczywista, wszystko wynika z siebie, wszystko się łączy, wszystko jest jakby jedną spójną całością. W przypadku Mikrokosmosu mamy nie tyle scenę, ilustrację, co ideę, którą siłą rzeczy trzeba przedstawić w sposób bardziej symboliczny, w związku z czym zamiast ruchu scenicznego mamy raczej gest. A gest, który sam w sobie jest nośnikiem symbolu, dzisiaj już między innymi na wykładzie o geście samym w sobie słyszeliśmy. To jest moim zdaniem taka przestrzeń, pomiędzy tymi mieści się naprawdę mnóstwo form przejściowych. Pewnie można by wykroczyć i jeszcze bardziej w stronę gestu, i jeszcze bardziej w stronę ruchu scenicznego. Natomiast to, co na pewno spina te dwa utwory, to, że w obu sytuacjach ten ruch wyraża coś poza muzycznego, wyraża jakąś treść, jakąś ideę, do niej się odnosi i to znowu nie jest coś, co musi być koniecznie w połączeniu ruchu z muzyką, bo przecież ruch może po prostu wyrażać muzykę, a tu mamy akurat ruch, który ma się odnosić do treści pozamuzycznych, czyli treści wynikających z tekstu, co zresztą jest, myślę, dość charakterystyczne też dla mojej twórczości w ogóle. Dziękuję bardzo za to krótkie spotkanie. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania może? Tutaj był pierwszy kolega. Ja mam pytanie, czy próbował Pan zastosować w notacji ruchu notację zapisu baletu, kroków baletowych? Wiem, że... Coś podobnego oczywiście, nie wypuszczam figły baletu. Wiem, że jest to możliwe, natomiast szczerze mówiąc myślę, że byłoby to trudniejsze i dla mnie, i dla odbiorcy, niż konstruowanie zapisów w taki sposób. Po prostu. To nie jest taki język, którym operują dyrygenci choralni i chóry i to nie jest też język naturalny dla mnie, więc obydwie strony musiałyby się nauczyć innego języka. Natomiast gdyby to była bardziej, myślę sobie, gdybym tutaj bardziej w stronę tańca, to na pewno to byłoby bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Tak, ja mam takie pytanie, bo generalnie jeśli chodzi o zapis w operze jakiejkolwiek notacji muzycznej, tekstów czy ruchów, jakie mają zostać wykonane na scenie, zapis takiej dokumentacji nazywa się librettem. A tutaj w tym przypadku to ma jakąś nazwę? To po prostu zapis gestów, notacja muzyczna, ewentualnie tekst? Czy w przypadku chóru to ma jakąś nazwę? Czy po prostu jest partyturą z zapisem? To jest tak jak tutaj pokazałem, albo to jest dodatkowy gdzieś miejsce do zapisu, tak? Tak też zresztą jest body percussion zapisywane z reguły na osobnej pięciolinii. No albo pisze się legendę pewnego rodzaju, tak? Zawsze taki opis do partytury to jest legenda. Nie? W taki sposób. Okay. Byłam ciekawa po prostu. Spotkałam się z takim łączeniem, ale byłam ciekawa, jak to w praktyce, czy to ma jakąś nazwę, czy po prostu funkcjonuje jakoś formalnie w ogóle. Myślę, że pewnie są różne szkoły. Otwocka i Opalenicka, tak. Ja mam pytanie, czy napis opowiedzi utworu, na który właśnie z takim wykorzystaniem ruchu, czy to tylko mam jeszcze jeden utwór, którego dzisiaj akurat nie zaprezentowałem. Sobótka to jest część dyptyku, a druga część tego dyptyku to są dziady. A taki mój roboczo gdzieś nazwany dyptyk to są słowiańskie noce czy słowiańskie święta. A tam jest również ruch, ale tam zdecydowanie bardziej jest to w stronę body percussion. Także jest też element ruchu, też pewnego rodzaju choreografia, ale więcej jest tam tych elementów perkusyjnych zdecydowanie wykorzystanych. Czy są jeszcze jakieś pytania? A czy w zapisie ruchu scenicznego, właściwie tych gestów w Mikrokosmosie, odwoływał się Pan do jakichś ogólno ustalonych jakby zasad zapisu?
nie odwoływałem się do ogólno ustalonych zasad zapisu, bo szczerze mówiąc, nie wiem, czy są takie. Ja się z takimi nie zetknąłem. Pewnie niektóre z tych gestów, niektóre z tych rzeczy, tak jak tupnięcia, z reguły już się zapisuje w body percussion w jakiś konkretny sposób, ale to nadal nie jest taki katalog, który dla wszystkich jest czytelny. Tak trzeba donosić objaśnienia. Po prostu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dobrze, to bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Chwileczkę przerwy technicznej, żeby tutaj podłączyć laptopa, ponieważ teraz powinna się zaprezentować Aleksandra Łabęcka z Uniwersytetu Polskiego, jednak nie jest obecna z nami. Nie jest z nami obecna, przysłała nam film, sobie tak samo jak w sytuacji z panem Andrzejem. Zaraz tutaj się będzie podłączać. I DJ teatru, buntownik, prowokator. Bez wątpienia Jan Klata to jeden z najpopularniejszych współczesnych polskich reżyserów teatralnych, dla którego muzyka stanowi zasadniczy element spektaklu. To artysta zaangażowany, nie bojący się wyrażać własnych myśli i poglądów. Śledząc jego bogaty dorobek artystyczny, zauważyć można, że jego inscenizacje opierają się przede wszystkim na nowoczesnym odczytaniu dzieł literackich należących do kanonu kultury. Dzięki licznym popkulturowym nawiązaniom dzieła te zyskują nieszablonową interpretację, a ich sceniczne realizacje proponują nowy język dla odczytania klasyki. Jednym z istotnych zabiegów rekontekstualizacji tekstów klasycznych w spektaklach Klaty jest przemyślany dobór cytatów muzycznych wchodzących w skład fonosystemu przedstawienia zbudowanego z szeregu różnych dźwięków, jak i również pełnych utworów muzycznych z pogranicza rozmaitych gatunków i stylów. To zespolenie fabuły i akcji z muzycznym kalejdoskopem powstaje za pomocą różnorodnych powiązań. Jan Klata szuka wspólnych punktów zaczepienia, bazuje na własnych inspiracjach, a także mniej lub bardziej powszechne skojarzenia. Gotowe utwory muzyczne dopasowywane są do konkretnych scen lub odwrotnie. Reżyser fabularnie i taktycznie stara się znaleźć odpowiednią muzykę do tematu. Przykładem takiej strategii twórczej jest ścieżka dźwiękowa spektaklu Sprawa D'Antona na podstawie dramatu Stanisławy Przybyszewskiej z 2008 roku, mającego premierę w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Chcąc nadać popkulturowy wymiar rewolucji, Klata stworzył muzyczną składankę pełną utworów, które już w tytule posiadają samo słowo rewolucja. Powstały one w różnych okresach, mają różnorodne brzmienie, a nawet zgoła inne ujęcie naczelnej rewolucji. Wśród tej barwnej muzycznej mozaiki usłyszeć można liczne protest songi typu Children of the Revolution zespołu T-Rex czy Talking About Revolution Tracy Chapman. Pojawia się etiuda rewolucyjna Chopina, jak i eksperymentalne Revolution 9 The Beatles.
z pozoru eksperymentalna ścieżka dźwiękowa jest w istocie przemyślanym sposobem na zilustrowanie odmiennych poglądów ścierających się ze sobą postaci. Prezentowane utwory dodają tempa, angażują publiczność i wyznaczają specyficzny rytm spektaklu. Aktorzy wielokrotnie nawiązują kontakt wzrokowy z widzami, jakby chcąc przekonać ich do zajęcia stanowiska wobec rewolucji. Tak robi Robespierre, grany przez Marcina Czarnika, wygłaszający swoją mowę do ludu, czy Danton w tej roli Wiesław Cichy, frywolnie śpiewający utwór Do You Really Want to Hurt Me zespołu Culture Club. W międzyczasie na scenie pojawia się również Marianna, grana przez Kingę Price. Wchodzi ubrana cała na czerwono, przygrywając donośnie werblem, przez co utożsamić można ją z samą istotą rewolucji. Jej pierwsze wejście motywujące Robespiera do przełomu można zauważyć już na samym początku spektaklu, kiedy to mężczyzna leży zanurzony w wannie. Scena ta jest aluzją do obrazu Jacques'a Louis Davida Śmierć Marata. Świadczy o tym nie tylko poza postaci, ale również kopia tego obrazu trzymana przez nią w ręce. Jest to moment, kiedy unaocznia się korespondencja sztuk takich jak teatr, literatura, malarstwo i muzyka. Ta wieloznaczność i otwartość spektaklu pokazuje, że Jan Klata stworzył barwny kolaż pełen ukrytych przekazów, nawiązań, symboli i warstw muzycznych. Wszelkie uderzenia, okrzyki, brawa czy artykułowana przez Mariannę litera R w słowach takich jak rewolucja czy Robespierre są dodatkowym nośnikiem formotwórczym audialnej sfery przedstawienia. Muzyka pojawiająca się w poszczególnych częściach spektaklu wzbogaca nie tylko jego odbiór, ale również tworzy psychologię postaci, stając się dodatkowym narratorem scenicznej rewolucji. Z muzyczną formą buntu zmierzył się już Klata kilka lat wcześniej, tworząc inscenizację szekspirowskiego Hamleta w tytule ograniczającym się do jednej litery H. Inscenizacja wystawiona w 2004 roku na terenie zrujnowanej Stoczni Gdańskiej jako produkcja Teatru Wybrzeże posiadała całkiem inne warunki inscenizacyjne niż pozostałe przedstawienia reżysera pokazywane na klasycznej scenie. Nawet muzyka ma tu zgoła inne zastosowanie. W sprawie Dantona muzyczna narracja uzupełnia sceniczną przestrzeń, a dla postaci wydaje się czymś naturalnym, gdy melodia towarzyszy im podczas działań. Śpiew czy nucenie jest dla nich czymś równorzędnym z mową, gdy podają się scenicznej iluzji. Tymczasem w H bohaterowie mają świadomość tego, czym jest muzyka. Co więcej, mają na nią wpływ i chętnie z niej korzystają. Hamlet, grany przez Marcina Czarnika, puszcza ze swojego odtwarzacza rewolucyjne utwory będące wyrazem buntu lub zagłuszeniem niechcianych emocji. Robi to między innymi, gdy gra w Turbo Golfa przy akompaniamencie Seven Nation Army zespołu The White Stripes. Jest to zapowiedź bitwy, którą pragnie stoczyć. Z tego samego odtwarzacza słucha muzyki przed turniejem szermierczym, na którym wkrótce ma polec. Ponadto muzyka rozbrzmiewa i wypełnia całą przestrzeń Stoczni Gdańskiej w momencie uczty wydanej przez Klaudiusza w tej roli Grzegorz Gzyl, a także później podczas zdemaskowania jego winy. Mężczyźnie towarzyszą wówczas spętane ruchy i mimiczne gesty rodem z muzycznych teledysków. Porusza się w takt połączony ze sobą dwóch utworów Heroes Davida Bowiego oraz instrumentalnej kompozycji Filipa Glassa. Jest to jeden z zabiegów inscenizacyjnych Klaty, który wielokrotnie bawi się konwencją, tworząc muzyczny recykling. Łączy utwory za pomocą remiksów, mashupów czy dźwiękowych obróbek. Często koncentruje się na słowach piosenki, dopasowując tekst do poszczególnych scen i odrzucając historię powstawania utworu. Kiedy Klaudiusz postanawia wysłać Hamleta do Anglii, jego ruchom towarzyszy głos śpiewającego Bowiego
I will be king. We can beat them just for one day. Scenicznie bohaterowie klaty często korzystają z muzycznych cytatów, łącząc tekst dramatu z fragmentem tekstu poszczególnych piosenek. Reżyser stara się w ten sposób nadać scenom znaczenia, sugerowane widzom w sposób bardziej intuicyjny niż w przekazie werbalnym, właśnie dzięki warstwie muzycznej. Pośród poszczególnych scen pojawiają się nawiązania do klipów, filmów i reklam, które widz może, lecz nie musi, wychwycić. W sprawie Dantona grupa Jakobinów chwyta popiły mechaniczne, których churalne odgłosy mogą budzić skojarzenia z Marsylianką. Natomiast być albo nie być, niewygłaszane przez Hamleta, a jedynie przez osoby pojawiające się na przesłuchaniu aktorskim na najlepiej wygłoszony tekst, przypomina casting w popularnych programach typu Talent Show. Tytułowy H wypowiada swoje kwestie bardzo rytmicznie, a w połączeniu z ekspresją ruchową staje się on wyznacznikiem nowego sensu fonicznej konstrukcji narracji. Prócz rockowych, rewolucyjnych piosenek, Hamlet sięga po utwory religijne i modlitewne. Podczas rozmowy z Poloniuszem, w którego wciela się Sławomir Sulej, trzyma książeczkę z modlitwami. Wykrzykuje również Klaudiuszowi, że matka jest mu ojcem, po czym intonuje maryjną pieśń Była cicha i piękna jak wiosna, widowiskowo śpiewając refren Matka, która wszystko rozumie. Natomiast mówiąc o ojcu, przechodzi nagle do modlitwy Ojcze nasz, dobitnie wymawiając każde słowo. Modlitwa ta jest użyta w jeszcze innym spektaklu Jana Klaty, w Matce Joannie od Aniołów, na podstawie tekstu Jarosława Iwaszkiewicza, mający swoją premierę w warszawskim Nowym Teatrze w 2019 roku. Tym razem modlitwa nie jest deklamowana, a śpiewana przez Bartosza Bielenię, wcielającego się w ojca Suryna, księdza przybywającego do Ludynia, aby dokonać egzorcyzmów na tytułowej matce Joannie. Moment melodycznego zastosowania modlitwy jest elementem partycypacji osób znajdujących się na widowni. Kiedy Suryn modli się nad zakonnicą, prosi widzów, aby wspólnie z nim odśpiewali tekst modlitwy. Zachęca ich do tego tak długo, aż usłyszy śpiew kilku osób. Elementy wchodzące w dramatyczno-muzyczny układ przedstawienia mają istotny wpływ na widzów. Muzyczny wydźwięk spektaklu pośredniczy pomiędzy widzami a sceną, potęgując równocześnie doznania sceniczne widza i aktora. W momencie pojawiania się każdej muzycznej sekwencji, melodia natychmiast wypełnia całą przestrzeń sceniczną, silnie rezonując z każdą postacią i z widzami. Jednak tym razem Jan Klata nie zdecydował się na popularne utwory, które z łatwością część widzów może rozpoznać. Ścieżka dźwiękowa do Matki Joanny od Aniołów składa się z szeregu utworów posiadających znaczenie religijne. Muzyka ta pojawia się we wszystkich kluczowych momentach przedstawienia. Kiedy Suryn wnosi monstrancję, jego ruchom towarzyszy utwór Tenebrae autorstwa Johna Mausa. Tytuł ten oznacza nabożeństwo liturgiczne zwane ciemną jutrzną. Natomiast kiedy mężczyzna zmysłowo oddaje się tańcu z Matką Joanną, w tle wybrzmiewa Blessed Easter Holgera Czukaja. Utwór składający się ze zmiksowanej muzyki z przemówieniami papieża Jana Pawła II w kilku językach. Pojawia się także scena Żyda tańczącego do utworu Kinemato, będącego żydowskim hymnem w czasie szabatu, połączonego z silnymi rytmami muzyki dub. Sonosfera tego spektaklu nie wysuwa się jednak na pierwszy plan, lecz współgra ze wszystkimi ruchami aktorów, tworząc z nimi synergię. W spektaklu pojawia się również wiele muzycznych odwołań popkulturowych. Jednym z nich jest utwór Boba Dylana Blowing in the Wind, zaśpiewany po polsku przez postać kardynała, granego przez Wojciecha Kalarusa, przygrywającego sobie na gitarze. Pojawia się także postać papieża, granego wymiennie przez Macieja Sztura i Marcina Czarnika, wyjęta rodem z popularnego serialu Paolo Sorrentino, czyli Młody Papież.
witany utworem Jesus, You Are Here niebawem spada z wysokich schodów, wytwarzając głośne odgłosy upadku. Podobnie jest z parobkami, granymi przez Włodzimierza Końko i Arkadiusza Pycia, którzy otwierają spektakl, porządkując scenografię zajmowaną przez siekiery wbite w krzyże, zaściełające scenę. Odgłosy temu towarzyszące stanowią osobny segment fonosystemu przedstawienia, wyznaczając jednocześnie ramę całego spektaklu. Wszelkie upadki na schodach są przepowiednią moralnego upadku poszczególnych postaci, natomiast odrzucone siekiery mają stać się głównym narzędziem zbrodni użytym w finale przedstawienia. Jest to moment, kiedy ksiądz Suryn, targany namiętnością i opętaniem zarazem, mając na czole krwawy ślad od głośnego uderzenia się w stopień schodów, dokonuje mordu na niewinnych osobach. Jego szaleńczemu, a zarazem niebywale zgrabnemu tańcowi towarzyszy utwór Przyjdź Aniele Ihora Cymbrowskiego. Momentami rozbrzmiewają dzwonki liturgiczne, które milkną po dokonaniu krwawego ataku, dziejącego się w miejscu niedostępnym dla oczu widza. Muzyka i elementy foniczne pojawiające się w zakończeniu konstruują podłoże emocjonalne i psychologiczne dla działań postaci. Po temat upadku człowieka i jego wartości Jan Klata sięgnął również tworząc spektakl Oresteja na podstawie greckiej trylogii tragicznej Aeschylosa. Wystawiony w 2007 roku w Narodowym Starym Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Przedstawienie teatralne łączy mityczne przesłanie ze współczesnością, miksując ze sobą tradycję grecką z wątkami popkulturowymi. Reżyser podjął się stworzenia dla tego spektaklu muzycznej playlisty z wątkami zbrodni lub śmierci, bazując na abstrakcyjnych oraz awangardowych utworach. Wymienić można między innymi Ghost the Third Eye Foundation czy Classical Homicide hip-hopowej grupy Dalek. Muzyka, często ostra i nieprzyjemna dla ludzkiego ucha, nie pełni jednak roli przeszkadzacza w odbiorze spektaklu. Wręcz przeciwnie. Ułatwia jego zrozumienie, stanowi preludium do rozpoznania postaci i potęguje wrażenie audiowizualne. Klata transformuje postacie mityczne w popkulturowych idoli. Antyczni herosi stają się supergwiazdami wielbionymi przez fanów. Sąd nad Orestesem, rola Piotra Głowackiego, jest przeniesiony w ramy popularnego show, natomiast występ Apolla, granego przez Błażeja Peszka, przypomina popowy koncert, podczas którego śpiewa on z playbacku piosenkę Phil Robiego Williamsa, powielając wygląd i ruch sceniczny muzycznego idola. Po motyw antyczny reżyser sięgnął po raz kolejny w 2013 roku, tworząc w tym samym teatrze inscenizację Króla Edypa. O ile w pozostałych teatralnych projektach muzyka stanowiła dopełnienie pracy aktora, tu wypełnia absolutnie całą przestrzeń sceniczną, stanowiąc główny budulec spektaklu. Podstawowym elementem przedstawienia jest opera oratorium Igora Strawińskiego z librettem Jeana Cocteau, napisanym w języku łacińskim z elementami francuskiego, zmiksowane z alternatywną muzyką Roberta Piernikowskiego, graną na żywo przez samego muzyka. Połączenie to potęguje mroczny nastrój spektaklu, podczas którego unaoczniony jest tragizm przedstawionych postaci. Dzięki połączeniu przeszłości z teraźniejszością Klata unowocześnia mity, nie zatracając ich oryginalnego znaczenia. W przypadku Króla Edypa muzyka staje się osobnym aktorem, a jej przekaz pracuje w spektaklu o wiele bardziej intensywnie niż sfera werbalna. W połączeniu z ruchem zaprojektowanym przez Maćka Prusaka muzyka staje się najistotniejszym konstruktem spektaklu. Jan Klata robi ukłon w stronę historii i tradycji, jednocześnie odważnie tworząc spektakl awangardowy. Dzięki elementom fonosystemu wchodzącym w skład Króla Edypa reżyser wprowadza widza w inny wymiar odbiorczy.
tajemnicza, momentami klubowo-transowa atmosfera pełna huralnie konstruowanych uniesień i incydentalnych pojedynczych dźwięków syntezatorów tworzy pluralistyczny muzyczny wymiar przedstawienia. Jan Klata nie sięga w swoich spektaklach po schematy, stosując różnorodne eksperymenty formalne, szczególnie w sferze muzycznej. W jego inscenizacjach znalazły się już takie gatunki muzyki jak pop, rock, folk, muzyka klasyczna czy klubowa. Jednak wśród niej stanowczo wyróżnia się muzyka Davida Bowiego. Utwory tego wyjątkowego artysty pojawiły się w takich spektaklach jak Do Damaszku, Space Oddity zamiast Marsza Żałobnego, czy wymienionym wcześniej H, Heroes. Klata wyreżyserował również polską wersję musicalu Lazarus, który w całości, w treści i formie odnosi się do twórczości Bowiego. Muzyka zastosowana w spektaklu integralnie łączy się z tematem poszczególnych scen, gdzie aktorzy przy akompaniamencie zespołu muzycznego wykonują na żywo utwory śpiewane. Melosfera przyjmuje tu nadrzędną rolę w przedstawieniu. To piosenki stanowią główny przekaz spektaklu, natomiast system werbalny jest jedynie łącznikiem pomiędzy utworami muzycznymi. Jan Klata z ogromną precyzją dobiera również aktorów, którzy biorą udział w jego projektach. Muszą oni posiadać nie tylko talent aktorski, ale także niezwykłe poczucie rytmu i dynamiki. Wśród nich można wymienić Marcina Czarnika, który wielokrotnie znajdował się w obsadzie aktorskiej przedstawień reżyserowanych przez Klatę. W Lazarusie wciela się w Newtona, gdzie swoim głosem, gestem i ruchem scenicznym odwzorowywuje Davida Bowiego. Ogromną zasługę w tworzeniu spektaklu ma także Maćko Prusak, choreograf, który stale współpracuje z Janem Klatą. Podczas gdy muzyka daje głos i emocje postaciom, wszystkie ruchy stanowią pośrednictwo pomiędzy słowem a melodią. Postaci pod wpływem muzyki wielokrotnie wykonują teledyskowe ruchy, co stanowi dodatkową popkulturową kliszę spektaklu. Każdy projekt teatralny Jana Klaty stanowi nowatorski i efektywny sposób patrzenia na rzeczywistość. Sam reżyser użył stwierdzenia, że to nieprawda, że w teatrze pewne rzeczy są niemożliwe. Są możliwe, tylko innymi środkami to osiągamy. Strategia Jana Klaty polega na tym, że muzyka nie jest jedynie tłem spektaklu. Pomaga ona zilustrować to, czego widz nie może zobaczyć, unaocznia uczucie i emocje postaci, a czasami staje się odrębnym aktorem. Jego spektakle, pełne popkulturowych i eksperymentalnych nawiązań z rozwiniętą i wieloznaczną fonosferą, stanowią istotny wkład w rozumienie inscenizowanych tekstów należących do literackiego kanonu. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzień dobry. Halo, słychać nas?
Tak, ja słyszę, słyszę. A mnie czy słychać? Super, bardzo się cieszymy. Właśnie skończyliśmy oglądać materiał pani Oli. Czy są jakieś pytania z sali może do autorki? Pytań niestety nie widzę. Ale to nie szkodzi. Przechodzimy właśnie do panelu dyskusyjnego. Jakieś wolne wątki, jakieś wolne sugestie? Jeżeli można, to światło, proszę. Czy może ktoś z online ma jakieś sugestie, nie tylko na Teamsie, ale także na YouTubie, jeżeli ktoś ogląda? Wszystko jest fajnie i ciekawie, więc kiedy sobie pozwolę taką sugestię. Dziękuję za to, że to było. Jakieś pytania? No nie bójcie się, no, bez przesady. No nie wiem teraz. No jeżeli nie ma pytań, żadnych, żadna dyskusja się nie wywiązała, to chyba zakończymy na tym nasze spotkanie dzisiejsze, a tym samym jakby część konferencyjną na Ofonii już 10. edycji. Mamy nadzieję, że się spotkamy w przyszłym roku. I też zapraszamy na koncert, który się odbędzie o godzinie 18 w sali Błękitnej. Będzie chyba transmisja. Nie będzie transmisji, okej. Nie będzie transmisji, ale to będzie koncert rytmiczek oraz partytur graficznych, więc bardzo ciekawe może się tam wydarzyć pewne rzeczy. A także przy okazji zapraszamy też do obejrzenia naszej instalacji autorstwa Tomka Ciotuchy, który się znajduje tam pod aulą nową, za szatnią. Światła was poprowadzą. I to nie jest frazes, tylko tak faktycznie jest. I cóż mogę powiedzieć? Dziękuję bardzo za przybycie Państwu i tutaj na Teamsie oraz Wam tutaj zgromadzonym. Szkoda, że tamci, co byli, to już niestety poszli, no ale... No cóż, dziękuję bardzo i chyba zamykamy w ten sposób konferencję naukową. I zapraszam Państwa jeszcze bardzo raz na koncert. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Ja również bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.